Dziękujemy za pobranie książki z bezpłatnej biblioteki elektronicznej Royal Lipcom. HTTP Royal Lipcom wszystkie książki autora. HTTP Royal Lipcom Autor Humana Charles HTML ta sama książka w innych formatach. HTTP Royal Lipcom Book Humana Charles in Ankita Escoe Iscus z dwole ubi HTML miłego czytania. Charlesa Humane, Van Gwu in Antwińska sztuka miłości wstęp w odróżnieniu od wielu klasycznych powieści erotycznych, tej pracy nie towarzyszy kazanie moralne kierowane do czytelników i głoszenie wysokich zasad, poprzedzone zwykle znakomitym przedstawieniem przygód seksualnych i wszystkiego, co im towarzyszy. To konfucjańskie podejście, zakładające posiadanie solidnego moralnego uzasadnienia każdego działania, było mniej typowe dla tych Chińczyków, którzy wyznawali wiarę taoistyczną przeciwną, ale wciąż podobną do konfucjanizmu. Jeśli religię uważa się za wytwór duszy, a nie umysłu, wówczas żartobliwe i swobodne zachowania seksualne Chińczyków ujawniają w nich instynktowne przywiązanie do taoizmu, idea ich chłodu i nieprzeniknioności, przypominająca obraz Anglik z wyniosłą górną wargą zostaje obalony, gdy tylko pewna intymność. Dlatego jednym z celów tej pracy jest umożliwienie czytelnikowi poczucia bliskiej znajomości Chińczyków. Tytuł książki zawiera starożytne terminy taoistyczne, które uzupełniają się nawzajem. Yin, kobieta, yang, mężczyzna, mogą w równym stopniu oznaczać ziemię i niebo, ciemność i światło, słabość i siłę oraz inne pary tego rodzaju. Zgodnie z naukami Tao, czyli drogi, doskonała równowaga tych przeciwieństw reprezentowała ideał harmonii, a mężczyzna i kobieta byli uważani za podstawowe elementy. Wielki kosmos. Niebo jest pierwsze, ziemia jest druga, człowiek jest trzeci, mawiali taoiści. Kiedy Yin i Yang weszli w związek seksualny, osiągnięcie najwyższej granicy, orgazmu, pociągnęło za sobą jakby krótkotrwały błysk, dzięki któremu człowiek poczuł się w nieskazitelnej jedności z wszechświatem. Ponieważ seks uznawano za najwznioślejszą i najprzyjemniejszą formę aktywności ludzkiej, było mało prawdopodobne, aby powodował u osoby uprawiającej seks poczucie winy i wstydu tak dobrze znane innym społeczeństwom i narodom. Słowem, Chiny zachowały pewien szacunek dla konfucjańskiej nauki o złotym środku i zachowaniu umiaru we wszystkim, ale jak wynika z kolejnych rozdziałów, praktykowały miłość i sztukę łóżka z niepohamowaną pasją, niezmiennie z radością i dobrem humor. Gdzie przebiega granica pomiędzy faktem a fikcją w chińskich powieściach erotycznych, podręcznikach historycznych o sztuce miłości i socjologicznych aspektach życia seksualnego? Odpowiedź na to pytanie będzie trudna z kilku powodów. Pochodzenie niektórych z najstarszych pomocy seksualnych jest niejasne. Być może najpierw powstały jako gatunek folklorystyczny, a następnie zostały poddane figuratywnemu przetwarzaniu przez mnichów buddyjskich i taoistycznych. Z drugiej strony powieść, ewidentnie wymysł fantastyki, uznawana za sztukę niższej klasy, nie podlegała tak rygorystycznej cenzurze, jak książki pretendujące do wyższego statusu. Dzięki temu powieść mogła z większą swobodą przedstawiać tematy zakazane. Warto o tym pamiętać czytając tę książkę. Ekstrawaganckie sceny w niektórych powieściach są bez wątpienia oparte na bezpośrednich i wnikliwych obserwacjach domowego życia seksualnego w tamtej epoce. Opowiadając historię życia seksualnego Chińczyków, autorzy tej książki kierują się zasadą wykorzystania przede wszystkim źródeł naukowych i historycznych, a następnie starają się zilustrować materiał fabułą powieściową i innymi realistycznymi opisami. Yin Yang. Chińską sztukę miłości można zatem postrzegać jako połączenie nielakierowanego konfucjańskiego przedstawienia faktów z polotem kwiecistej fantazji taoistycznej. Okoliczność ta wpłynęła na tłumaczenie wielu fragmentów reprodukowanych w książce. Tam, gdzie było to konieczne, trzymaliśmy się oryginału, natomiast w innych miejscach, gdzie wydawało się pożądane dać swobodne tłumaczenie, jak to zwykle się postępuje w przypadku języka ideogramów, uznaliśmy za ważniejsze przedstawienie naszej interpretacji niż zapewnienie dokładność terminologii. Podobna chęć obserwowania ducha, a nie litery, motywowała nas, gdy mieliśmy do czynienia ze starożytnymi źródłami zachodnimi. W pierwszej części książki Yin Yang. Chińska sztuka miłości zapewnia ogólny przegląd przedmiotu badań na tle historycznym.
Zasadniczą część stanowi część druga, w której oprócz szczegółowej analizy czynności seksualnych i zwyczajów Chińczyków, reprodukowana jest duża część tego, co zawarte jest w tradycyjnych książkach poduszkowych na temat sztuki miłosnej. Zapoznając się z pozycjami seksualnymi miłości w języku chińskim lub z rabelaisowskim fragmentem powieści z epoki Song lub Ming, zyskujesz dokładne pojęcie o tej warstwie najbogatszej chińskiej kultury, ukrytej przed ciekawskimi, niegrzecznymi barbarzyńcami i zamorskie diabły. Minęło niecałe 200 lat, odkąd cesarz Qianlong powitał lorda Mccartney'a, wysłannika jego najmiłosierniejszej mości króla Anglii Jerzego I, następującymi słowami. Z dekretu z 1793 r. Zauważono, że chociaż wasz kraj leży za granicą, pokornie pragniecie poznać cywilizowany świat i że wasz wysłannik przybył na dwór, aby złożyć hołd władczyni Cesarstwa Niebieskiego i pogratulować jej urodzin. Taka pokora i pełne szacunku posłuszeństwo zasługują na naszą aprobatę. W odpowiedzi twój wysłannik przekaże ci nasze życzenia. Chcemy, aby wasz kraj nadal okazywał wierność Cesarstwu Niebieskiemu i przysięgał mu wieczne posłuszeństwo. Duma niebiańskiego cesarza ze swojej cywilizacji miała pewne uzasadnienie. Z tym samym dumnym poczuciem wyższości Chińczycy spojrzeli na historię stosunków seksualnych i zwyczajów. Część pierwsza. Most do gasku bambusowego, rozdział pierwszy. Yin, yang i esencja życiowa. Najwyraźniejszym dowodem ciągłości chińskich wierzeń i zwyczajów seksualnych jest jednomyślność, z jaką filozofowie, mędrcy i naukowcy traktowali te kwestie w swoich pismach przez prawie 5000 lat. Udowodnić tę tezę pomoże nam trzech z nich. Liu, pisarz i dramaturg z Wiew. Najszlachetniejszy Dongxuanzi, luminarz medycyny Wiew, oraz żółty cesarz, czyli Huangdi, 2697-2598 PN. Uważany za przodka cywilizacji chińskiej i autor Nei Ying Suwen, najstarszego traktatu o seksie, jaki do nas dotarł. Wszyscy podzielali poglądy, które uznawano także za przeciwstawne filozofie konfucjanistów i taoistów. Przekonanie, że stosunek płciowy wznosi człowieka ponad jego codzienną egzystencję, a w chwili harmonii, orgazmu, mężczyzna i kobieta uzyskują nawet jedność z kosmosem samo. Aby jak najczęściej doświadczać tego szczęśliwego stanu, należy jak najwięcej poznać sztukę miłości. Może wydawać się, że w tych oczywistych prawdach nie ma nic szczególnego, ale Chińczycy podjęli decydujący krok, aby uczynić je częścią swojego stylu życia, tak jak inne społeczeństwa przekazują religię lub system kultów z pokolenia na pokolenie. Znaczenie takiego posunięcia i powszechną zgodność z nim można ocenić na podstawie faktu, że podręczniki seksu i pisma z nimi związane uznano za godne wzmianki w oficjalnych historiach dynastycznych. Na tej liście znalazły się jedynie najwybitniejsze dzieła, emin, takie jak Tang Pangeng, Indao, porady seksualne królów Tang i Pangeng, Aoshun Indao, księgi dla izb małżeńskich cesarze Aoishun A, Xuan Ying, rada mrocznej dziewicy, Kuyan Yinfan, przepisy warte 1000 złota. Chociaż w Chinach istniało wiele kultów i religii, teorie i zwyczaje dotyczące seksu uznano za istotne elementy dziedzictwa kulturowego, takie jak kalendarz, hieroglify i system nazewnictwa. W swojej długiej historii Chińczycy pozostawali pod wpływem dwóch konkurujących ze sobą szkół myślenia – konfucjanizmu i taoizmu. Jednak naturalna elastyczność właściwa Chińczykom i społeczeństwu znacznie ułatwiła pogodzenie przeciwstawnych nauk i ich postrzegania. Praktyczna filozofia Konfucjusza służyła jako skuteczny środek rządzenia krajem, organizacji społecznej i wzmacniania patriarchalnego systemu rodzinnego. Taoizm wyrażał głęboką pogańską zmysłowość Chińczyków i protest przeciwko efektywności, życzliwy cynizm w stosunku do twierdzenia, że człowiek jest panem ziemi i jest w stanie dostosować przyrodę do swoich planów. Niezależnie od dominacji w danym okresie moralności konfucjańskiej czy beztroski taoistycznej, ich podejście do życia seksualnego różniło się jedynie stopniem przywiązywania do niego wagi. Czy jest to najbardziej istotna część ludzkiej egzystencji, czy też istnieją bardziej znaczące przejawy ducha i umysłu? Sprzeczność została rozwiązana dzięki prostocie i mądrości charakterystycznej dla Chińczyków.
Umysłem można wierzyć w jedno, sercem w co innego. Pisma trzech wspomnianych wyżej wielkich postaci dzieli 4,5 tysiąca lat, a żółty cesarz żył 2000 lat przed Konfucjuszem i taoizmem. Tym bardziej godna uwagi jest niezwykła konsekwentność w podejściu do relacji seksualnych. Można to ocenić na podstawie ich postrzegania starożytnych idei dotyczących yin i yang, harmonii i kosmicznych właściwości esencji życiowej. Zgodzili się także, że z zachowaniem pewnego umiaru konieczne jest wchodzenie w takie relacje. Ale ten jak najbardziej cnotliwy umiar był sprawą czysto indywidualną i zależał od liczby żon i nałożnic. Nawet przekonany konfucjanista był zobowiązany pielęgnować esencję in wszystkich swoich kobiet. Przodek cywilizacji chińskiej, żółty cesarz, czyli Huangdi, uważany jest zatem za pierwszego starożytnego kronikarza i prawdopodobnie twórcę tradycyjnych zwyczajów i wierzeń seksualnych. Jego Neiying Suwen, wyrzeźbiony na bambusie i skorupach żółwia, jest najstarszym zachowanym traktatem na ten temat i stanowi część obszernego dzieła z zakresu medycyny i filozofii. Żółty cesarz tak wyraził swoje zaabsorbowanie seksem. Aby zrozumieć górę, trzeba dokładnie przestudiować dół. Jego traktat ma formę pytań i odpowiedzi, a cesarz szuka mądrych rad u swojego wszechwiedzącego pierwszego ministra. Z powyższych cytatów jasno wynika, jak postępują badania nad tym problemem. Żółty cesarz. Dzisiaj ludzie zaczęli więdnąć w wieku 50 lat, podczas gdy wcześniej żyli 2 razy dłużej i zachowywali witalność aż do śmierci. Być może nieświadomie łamiemy prawa natury? Pierwszy minister. Wcześniej ludzie korelowali swoje życie z zasadami yin i yang i osiągali harmonię, pamiętając, że stanowią dwie połówki wielkiej całości. Yin była ciemną stroną wzgórza, yang była słoneczną stroną i ciesząc się swoją integralnością, nie odczuwali ani niepokoju, ani niezadowolenia. Dziś ludzie zaczęli odurzać się winem, nasycać się jedzeniem, niechętnie pracować, ale ciągle są gotowi na zabawę poprzez chmury i deszcz. Ale to wszystko tylko zwiększa ich niezadowolenie, bo im większy apetyt, tym trudniej jest się najeść. Odstępstwa od praw natury doprowadziły do tego, że na przestrzeni pół wieku naruszone zostały zasady wywyższenia i emerytury, a organizmy ludzkie zaczęły się wyczerpywać. Żółty cesarz. Dobrze przedstawiłeś tę kwestię. Zastanówmy się teraz, jak postępować, rozumiejąc fizyczną naturę yin i yang mężczyzn i kobiet. Jak scharakteryzowałbyś główne okresy życia człowieka? Pierwszy minister. Zacznijmy od kobiety. Kiedy kończy 7 lat, zmieniają się jej zęby, zaczynają rosnąć włosy, a pochwa staje się nawilżona. Kiedy ma 2 razy 7 lat, zaczyna miesiączkować i może zajść w ciążę. Jeśli podczas stosunku puls jej wielkiego kanału pozostanie silny, jej dzieci urodzą się zdrowe. W ciągu 3 razy po 7 lat ciało kobiety dojrzewa, jej kończyny są pełne siły, włosy rosną do pełnej długości i pojawiają się ostatnie zęby. W wieku 4 razy po 7 lat mięśnie i kości kobiety są mocne, rodzi z łatwością, jej dolina słońca nabrała pełnej siły. Za 5 razy po 7 lat puls jej wielkiego kanału słabnie, na jej twarzy pojawiają się zmarszczki, a włosy zaczynają tracić blask. Za 6 razy po 7 lat tętno w 3 obszarach, mówimy o klatce piersiowej, brzuchu i pochwie, ulega pogorszeniu, zmarszczki pokrywają twarz i pojawiają się siwe włosy. Po 7 latach kobieta przestaje miesiączkować, naczynie, schąg, już nie pulsuje, a yang nie jest już mile widziany w nefrytowej bramie. Żółty cesarz. Przejdźmy teraz do człowieka. Pierwszy minister. W wieku 8 lat chłopcom wymienia się zęby, włosy zaczynają gęstnieć, a z jąder pojawia się pierwsza płynna perła. Kiedy młody mężczyzna dwukrotnie kończy 8 lat, pojawiają się liczne przejawy początku yang, co oznacza osiągnięcie wieku mężczyzny. Dążąc do odnalezienia spokoju i harmonii, młody człowiek jest gotowy zjednoczyć się z yin. W wieku 3 razy 8 lat mięśnie i kości mężczyzny są twarde i mocne, wydzielina z jąder jest obfita i częsta oraz pojawiają się ostatnie zęby. Po 4 razy 8 latach rozwój początku yang u mężczyzny osiąga najwyższy punkt, jego ciało jest mocne, stale trawi go ogień pożądania. Po 5 razy 8 latach jego jądra zaczynają wydzielać mniej nasienia, jego włosy zaczynają wypadać, a zęby zaczynają gnić.
W wieku 6 razy 8 lat początek AMP staje się bardzo słaby, na twarzy pojawiają się zmarszczki i pojawiają się siwe włosy. W ciągu 7 razy po 8 lat minęły już dni rozkwitu esencji życiowej, jak rój pszczół, padają na niego choroby, jego siły maleją, a 5 wnętrzności 2, 5 wnętrzności lub 5 narządów wewnętrznych to serce, wątroba, śledziona, płuca i nerki. Ich wzajemne oddziaływanie jest według tradycyjnej medycyny chińskiej podstawą czynności życiowych organizmu. Wysuszenie. Po tym bezlitosnym opisie życia, który mija w mgnieniu oka, pierwszy minister opisze 5 smaków 5 narządów wewnętrznych: kwaśny, słodki, słony, gorzki i ostry. Jeśli kwas będzie dominował nad wszystkimi innymi, wówczas zmniejszy się pragnienie reprodukcji. Jeśli dominuje słodycz, umysł zostanie zamglony i zniknie pragnienie przyjemności. Jeśli dominuje gorycz, żołądek stwardnieje, a śledziona wysycha, a jeśli dominuje ostrość, twarz stanie się wychudzona. Po podłączeniu do inwoku unosi się ciężki zapach kobiecych wydzielin. Obserwuj dobrze harmonię 5 smaków. Zaabsorbowanie zrozumieniem tajemnic natury i uzyskanie dzięki tej wiedzy najpełniejszej satysfakcji ze stosunków seksualnych było w rzeczywistości udanym przykładem tego, jak surowe konfucjańskie zasady zachowania współistniały wśród Chińczyków z pogaństwem taoistycznym. Podczas gdy umysł rozwiązywał praktyczne aspekty problemu, dusza mogła bez ograniczeń oddawać się swoim naturalnym skłonnościom. Jak jasno wynika z pism najszlachetniejszego Long Xuanzi, 2000 lat po żółtym cesarzu, takie zrozumienie przeciwieństw natury ludzkiej i potrzeby ich pojednania stało się częścią tradycyjnej chińskiej mądrości. Uczeni z dynastii Tang, a w szczególności Dong Xuanzi, zrobili ważny krok naprzód w porównaniu ze starożytnymi pismami na tematy seksualne. W ich pracach pojawia się szczegółowy rozdział poświęcony technice współżycia seksualnego, zwykle nazywany sztuką komnaty małżeńskiej. Wiele traktatów, które rzekomo łączyły rady żółtego cesarza z zaleceniami dotyczącymi technik seksualnych, było w rzeczywistości kompilacjami mnichów taoistycznych i buddyjskich. Sinologa Maspero, autor książki Starożytne Chiny, sugeruje, że najszlachetniejszym dongiem jest nikt inny jak Li Dongxuan, który w jej wieku stał na czele Wydziału Medycznego Stolicy Chin. Jego sztuka komnaty ślubnej składa się z 16 części. Dowodem znaczenia tego traktatu jest jego rekonstrukcja, zamieszczona na początku tego stulecia przez chińskiego naukowca Edehui, 1864-1927, w encyklopedii seksualnej z Huangme i Ying and Song z Fu 3, pełne tłumaczenie z komentarzem traktatu, nazwanego na cześć jego twórcy Dong Xuan, Tsu, nauczyciel, który przeniknął tajemniczą ciemność, wykonała, Kobzew. Zobacz chińskiego Erosa, M. 1993, S. 13. 186-201. We wstępnej części swojej pracy Most Noble Dun pisze: wierzę, że wszystko pod niebem jest niesamowite, ale najbardziej niesamowity jest człowiek. Powodem tego jest niezwykły charakter jego namiętności seksualnej i jej rola w harmonii między Yin i Yang, a zatem między niebem a ziemią. Jeśli człowiek przestrzega i rozumie prawa natury, będzie mógł w nieograniczony sposób rozwijać swoją esencję życiową, przedłużać swoje życie i odczuwać z niego satysfakcję do końca swoich dni. Jeśli ktoś zlekceważy prawa naturalne i wyrzeknie się metiny, jego esencja wyschnie na długo przed końcem jego dni, a jego życie będzie krótkie i smutne. 4. Bardzo swobodna interpretacja oryginału. W dokładniejszym tłumaczeniu i sokolowej fragment ten wygląda następująco. Z niezliczonych rzeczy narodzonych z nieba najcenniejszy jest człowiek. Z rzeczy, które podnoszą człowieka na duchu, nic nie może się równać z uczuciami wyrażanymi w sypialni. Naśladuj niebo, dostosuj się do ziemi. Podążaj za Yin, przestrzegaj Yang. Ten, kto dostrzega te zasady, pielęgnuje swoją naturę i wydłuża swoje życie, lekceważenie tych praw drani ducha i przedwcześnie umiera. Zobacz. Rola tradycji w historii i kulturze Chin. M. 1972, S. 1. 133.
Jeśli chodzi o zasady i metody Mrocznej Dziewicy, która była mentorem Żółtego Cesarza w jego stosunkach seksualnych z kobietami, choć stanowią one część naszego dziedzictwa, nie są w stanie objąć wszystkich aspektów tej kwestii. I wpadłam na pomysł, aby wnieść swój skromny wkład w tę znaczącą część naszego życia. Moim celem będzie dodanie większej liczby szczegółów, uzupełnienie luk i napisanie kanonicznego podręcznika dla tych, którzy szukają pełni satysfakcji. Praca ta zostanie szczegółowo zacytowana później, ale w tym przypadku ilustruje ciągłość fińskiej wiedzy seksualnej. Z taką samą oczywistością ciągłość ta pojawia się w powieściach i sztukach Liu Xwiv, pisarza, którego wszechstronność można porównać z Williamem Szekspirem. Warto zaznaczyć, że Liu, będącego autorem wielu dzieł erotycznych i pornograficznych, trudno uznać za klasycznego tradycjonalistę. We wstępie do swojej powieści pisze: podczas naszego krótkiego pobytu między niebem a ziemią człowiek jest przytłoczony przeciwnościami losu i niepokojami, obowiązkami i koniecznością pracy. Inne zwierzęta są oszczędzone od tych nieodłącznych trudności życiowych, zadowalają się poleganiem na naturze we wszystkim i pozwalaniem, aby wszystko, co istnieje, rozwijało się na swój własny sposób. Jednak ciężar człowieka rozjaśniają te krótkie chwile, kiedy ponownie zamienia się w zwierzę, co dzieje się podczas stosunku płciowego. Niech ci, którzy nie chcą uznać tej elementarnej prawdy, porównają życie mnichów i eunuchów. Średnia długość życia mnichów jest taka sama jak zwykłych ludzi, ponieważ choć pozbawieni normalnego życia małżeńskiego, nadal czerpią satysfakcję z obcowania z nowicjuszami i mniszkami. Mnich może spędzać większość swoich dni w swojej celi, ale zazwyczaj jest tam wystarczająco dużo miejsca dla dwóch osób. Eunuch nie może wejść do nefrytowej bramy kobiety ani rozpalić ognia za górą. Kiedy Purytanie twierdzą, że życie w skrajnej czystości sprzyja długiemu życiu, pamiętajcie o tych mężczyznach, którzy zostali pozbawieni akcesoriów. Jeśli chodzi o czystość, powinni dożyć 100 lat. Co właściwie widzimy? W wieku 30 lat twarze eunuchów pokrywają się zmarszczkami, włosy siwieją, a plecy zaczynają garbić się, gdy są jeszcze stosunkowo młodzi. Czy ktoś przechadzając się po cmentarzu widział nagrobek eunucha, który dożył 100 lat? Do najbardziej płodnych pisarzy zajmujących się tematyką seksualną należeli mnisi i mędrcy taoistyczni. Ich rozumowanie sprowadzało się do tego, że zjednoczenie yin i yang jest majestatycznym momentem wzniesienia się ponad nędzną ziemską egzystencję, krótkotrwałym połączeniem się z kosmosem, a zatem jest to akt sakralny i religijny. Dlatego wyznawcy taoizmu mają wiele kolorowych nazw i terminów używanych do opisu stosunku płciowego, genitaliów i innych szczegółów. Poniższy wybór pokazuje, jak to wszystko odbijało się na wyobraźni poetyckiej. Stosunek seksualny, eunu, chmury i deszcz, fangsfi, rozkosz w łożu małżeńskim, wushan, góra wu, wu, mgła i deszcz. Męski penis, nanying, męski pręt lub korzeń, uing, jaspisowy pręt lub łodyga, angfeng, męski punkt, guitou, głowa żółwia. Jądra, innan, sekretna sakiewka. Żeńskie narządy płciowe, umen, jadeitowa brama, kujongmen, koralowa brama, utai, jaspisowy pawilon, nuin, kobiecy sekret, sfentian, magiczne pole, ieshanshu, perła na jaspisowym stopniu, łechtaczka. Tradycyjnie nigdy nie kwestionowano wyższości i dominacji mężczyzny nad kobietą, chociaż niektóre szkoły taoizmu postrzegały yin, kobietę, jako przedłużenie ziemi łona i dlatego uważały ją za bliższą boskiej siły życiowej. Zgodnie z podstawową teorią, krótko wyrażoną, ziemia obraca się w lewo, niebo w prawo i z tą samą nieuchronnością mężczyzna woła, a kobieta jest posłuszna. Zwykły porządek rzeczy we wszechświecie jest taki, gdy wiosna ustępuje miejsca lecie, kiedy są obiekty wysokie i niskie, pierwsze i ostatnie, wszystkie te niezmienne prawdy są również charakterystyczne dla relacji międzyludzkich. Jeśli ziemia wzniesie się nad niebo, kobieta nad mężczyznę, a zima poprzedzi jesień, nie ma wątpliwości, że we wszechświecie zostanie wytrącona z równowagi.
Zwyczajowy status yin i yang, zarówno w społeczeństwie, jak i w ich wzajemnych relacjach, został zdefiniowany w Nijie, wczesnym dziele konfucjańskim, które próbowało ustalić normy zachowania li dla kobiet. Jednocześnie jasno zarysowała się pozycja zajmowana przez jej przełożonego partnera. Nuje zaczyna się od stwierdzenia, że kobieta od urodzenia zajmuje podrzędną pozycję. Urodzoną na świat dziewczynkę należy przede wszystkim schować pod łóżkiem na znak wstydu wobec rodziców. Następnie musisz pościć przez 3 dni i modlić się do duchów swoich przodków. Wychowanie i wychowanie dziewczynki należy prowadzić w taki sposób, aby była zdatna do służenia mężczyznom. Jej najwyższymi cnotami są skromność i posłuszeństwo. Nie powinna przebywać w pomieszczeniu, w którym znajduje się mężczyzna, nie powinna nawet myśleć o narzekaniu na swój los. Sekret osiągnięcia takiej pokory polegał na tym, że kobieta w każdej kłótni wierzyła, że nie ma racji i czuła się szczęśliwa, gdy udało jej się uniknąć surowej kary. Jeśli kobieta żyła zgodnie z tym ideałem, jej nagrodą było zdobycie szacunku w rodzinie, zdobycie nienagannej reputacji i nieodczuwanie strachu przed obelgami, kłótniami i upokorzeniem. A kiedy wyszła za mąż, dzięki swoim cnotom mogła stać się idealnym partnerem do osiągnięcia harmonii. Yin and Nije stwierdza dalej. Zjednoczenie seksualne zależy od zdolności mężczyzny do dominacji i przewodzenia pragnieniu kobiety, by podążać za nią i być posłuszną. Mężczyzna wyróżnia się siłą, a kobieta prostą pokorą. Prawdę tę wyraża starożytne przysłowie. W chwili narodzin syna ojciec modli się, aby miał ducha lwa, ale boi się, że stanie się jak mysz. Przy narodzinach córki ojciec chce, żeby była myszką, ale boi się, że stanie się tygrysicą. W sypialni kobieta powinna tłumić ekscesy poprzez wstrzemięźliwość, ale nie przeciwstawiając się mężczyźnie, ale odwracając ją własne przyciąganie do ognia w pawilonie jaspisowym, orgazm, w obce myśli, ekscesy podczas zabawy w chmurę i deszcz doprowadzą do wyczerpania fizycznego, następnie do zepsucia moralnego, a w końcu do używania wulgarnych słów. Wszystko to spowoduje tylko, że żona okaże brak szacunku swemu panu. W przyszłości taki niekorzystny stan zakończy się biciem żony, krzykami i wściekłością, czego świadkami mogą być nieznajomi. Jak zatem można przywrócić harmonię? Kobieta powinna być czysta i pełna szacunku, starannie dobierać słowa, nigdy nie okazywać niezadowolenia, starać się nie śmiać i nie żartować, nie wychylać się z okna i nie mieszać się z tłumem. Jeśli zawsze jest ostrożna, jak cień lub echo, kto znajdzie w niej wadę? Kolejną cnotą kobiety idealnej była przychylność wobec innych żon i konkubin. Musi kłaniać się takim jak ona, których mąż planuje wprowadzić do rodziny, ale ona sama może wyjść za mąż tylko raz. Mąż jest samym niebem. Niebo jest tylko jedno. Dążenie do znalezienia więcej niż jednego nieba w tym śmiertelnym życiu oznacza sprowadzenie nieszczęścia. Konfucjusz powiedział: o kobiecie nie powinno się słyszeć poza jej domem. I w ramach wdzięczności za takie uniżenie i poświęcenie mąż był zobowiązany wnieść swój wkład w związek małżeński. W Lili, zapisy zasad postępowania 6, jedno z głównych dzieł kanonu konfucjańskiego, część 5 księgu. Lili przedstawia poglądy Konfucjusza i jego uczniów na temat rytuałów, ceremonii, moralności i innych zasad życia. Stwierdza: zaniedbywanie żon i konkubin jest naruszeniem harmonii nieba, ziemi i człowieka. Do 50 roku życia mąż musi raz na 3 dni odwiedzać pawilon przyjemności swoich żon, raz na 5 dni swoje konkubiny i odwiedzać inne pokojówki według własnego uznania. Główna żona może przebywać w sypialni podczas stosunku męża z konkubiną, która potem ma prawo odesłać, ale ona sama może pozostać z mężem do końca nocy. Świadczy to o szacunku dla stanowiska, jakie zajmuje żona. Choć dokument ten może wydawać się nieludzki, a oparte na nim społeczeństwo, czy system stosunków, formalny i pozbawiony radości, uczucia ludzi łatwo, można by rzec nawet radośnie, przystosowały się do takich ograniczeń. Kobiety, podobnie jak mężczyźni, miały pewne nadzieje i marzenia, a w ich charakterach było coś taoistycznego.
bez względu na to, jak ostrożna może być od nich wymagana ich obniżona pozycja, bez względu na to, jak bardzo mogą bez ogródek opowiadać się za właściwym sposobem myślenia, jest mało prawdopodobne, aby Chinki były w stanie stale tłumić swoje prawdziwe uczucia. A możliwe, że gdy kobiecie pozwolono nagle zapomnieć o wszelkich zakazach, ogarnęły ją zupełnie niezwykłe namiętności i fantazje, będące reakcją na żmudne ograniczenia społeczne. Poniżej znajduje się fragment jednej z powieści erotycznych Li Uehouhan 7, Uehouhan, w tłumaczeniu de Voskresenskiego jako oświecenie, które przyszło z wglądem. Nie jest to osobna powieść, ale tytuł drugiego autora powieści Schouputuan, Mata Mięsna. Te dwa tytuły zdają się odzwierciedlać upadek z łaski i późniejsze objawienie bohatera powieści, które stanowią zarys fabuły niemal całej fińskiej literatury tego typu. Zobacz. Liu. Nocna sowa Weiang. M. 1995 S. 13. 12. Postać pani czystego serca należy postrzegać jako zasadniczo taoistyczną, ale ukrytą pod postacią pokornej i formalnej idealnej kobiety z Nije. Wkrótce po ślubie ojciec czystego serca znudził się absurdalnym zachowaniem jej młodego męża i wyrzucił z domu tego wstrętnego mężczyznę. Zdaniem czystego serca jej kłótliwy mąż miał pewne zalety, których ojciec raczej nie był w stanie docenić, ale będąc szanowaną córką, zachowała tę opinię dla siebie. Spędziwszy samotnie 5 nocy, zaczęła się zastanawiać, dlaczego tak długo musiała się wiercić i przewracać bez snu, a potem zdała sobie sprawę, że stała się jak osoba pijąca lub paląca, której nagle pozbawiono najpotrzebniejszych rzeczy. Kiedy zaczął się 7. miesiąc rozłąki, sytuacja stała się po prostu nie do zniesienia, zwłaszcza że czyste serce nie sprawiało wrażenia kobiety samotnej. Kilka tygodni prawdziwego życia małżeńskiego minęło tak szybko, że nie wierzyła w ich realność. Wspomnienie o nich tylko podsycało jej wyobraźnię. Mąż, który nie sypia z żoną, jest tak dobry, jak nieistniejący, tak już nauczyła się na to wszystko patrzeć. Dlatego jej pierwszą rozrywką, do której sięgnęła po kilku tygodniach, była kolekcja zdjęć erotycznych i albumów na poduszki, należąca do jej męża. Znalazła go i patrzyła na niego godzinami. Ale to nie przyniosło jej upragnionego spokoju ducha, a jedynie mocniej rozbudziło jej pasję. Potem próbowała odwrócić swoją uwagę czytając książki z dzieciństwa, budujące i podnoszące na duchu dzieła, takie jak Lenis Huan, Historie niezwykłych kobiet, czy Nixia Oing, Kanon szacunku dla kobiet. Wkrótce jednak zastąpiły je obsceniczne powieści, które mąż czytał jej w łóżku przed i po zabawach w chmury i deszcz. Wtedy wydawały jej się obrzydliwe, ale teraz patrzyła na nie zupełnie inaczej. Po prostu nie mogła się od niej oderwać. Szczególnie ukochała Hipozis Huan, Historię kobiet szalonych z pasją, Syuta Esfi, Wspomnienia haftowanego łóżka, oraz Rui Yun i Yun Huan, Biografia wędrowca, zdjęcia, które nie tylko budziły zmysłowość, ale także pozwalały porównać wyposażenie bohaterów z tym, co posiadał jej nieobecny mąż. 2 dziewczyny czytające książkę. Grawerowanie średniowieczne. Raz po raz zaczęła studiować wizualne obrazy męskiej broni, obserwując jej rozmiary i każdy ruch podczas nieustannych bitew na łożu miłości. Narzędzia te niezmiennie były niewiarygodnej długości, większe niż ogórek morski lub tak grube, że nie mogły ich dosięgnąć palce kobiety. Ich twardość w chwili wzbudzenia była co najmniej podobna do żelaznego słupa, a napięcie było tak duże, że pozwalało utrzymać na końcu worek zboża. Te pistolety mogły zadać co najmniej 1000 ciosów bez przerwy. Początkowo czyste serce uznała, że to wszystko tylko przesada, mająca na celu wzbudzenie zainteresowania czytelników, jednak tygodnie trudności i samotności ustąpiły miesiącom, a teraz była gotowa wierzyć w każde przeczytane słowo. Zaczęła porównywać wyposażenie swojego męża z tym, co posiadał wielki książę Wang i przywódca bandytów smoczych tygrysów Yang. O ile pamiętała, klejnot jej kochanka miał 4 cale długości i 2 palce grubości, a on doznał rozkoszy nie później niż 200 pociągnięć później. W co powinna wierzyć? Odpowiedziała na to pytanie całkiem rozsądnie.
Jeśli na świecie są miliony mężczyzn, a ona znała tylko jednego, jak może porównać swoją wiedzę na ten temat z wiedzą autorów takich historii? Przynajmniej wie, że za całkiem normalne uważa się, że mężczyzna, trzymając na napiętym narządzie worek pszenicy, może zadać bez przerwy 1000 ciosów narzędziem, które może być co najmniej 2 razy dłuższe od narzędzia jej męża. Ale jest tylko jeden sposób, aby dokładnie to ustalić i wzbogacić swoje doświadczenie. Oczywiście nieobecny mąż jest jak martwy człowiek, zwłaszcza że jej ojciec pozostał równie surowy i nie myślał o dopuszczeniu go do powrotu. Co więc ma zrobić młoda kobieta? Tylko jedna rzecz mogła odmienić tę samotną i nudną sypialnię i choć wyposażenia jej męża nie można było porównać z wyposażeniem Yang tygrysiego smoka, z pewnością zostałby on przyjęty najgoręcej, na jaką stać kobietę. Ale najwyraźniej nie pozwolą mu wrócić. Stare chińskie przysłowie. Żona nigdy nie będzie tak pożądana jak konkubina, konkubina nigdy nie będzie w stanie podniecić tak bardzo, jak nielegalny romans, a nielegalny romans nie doprowadzi cię do szaleństwa jak nieprzystępna kobieta. Schematyczne przedstawienie Yin i Yang składa się z koła podzielonego zakrzywioną linią na 2 równe części. Jedna część jest ciemna, czyli kobieca, druga jest jasna, męska. Jednakże badanie Chińczyków i ich zwyczajów seksualnych prowadzi do przekonania, że dwoje głównych bohaterów aktu stosunku płciowego to po prostu aktorzy w sztuce napisanej i wyreżyserowanej przez wielkiego ducha przodków. Aby zebrać w jedną całość wszystkie części chińskiego doświadczenia seksualnego, należy dodać jeszcze 2 elementy. Po pierwsze, są to starożytne teorie i wierzenia, które wpływały na relacje między mężczyznami i kobietami aż po czasy współczesne, a po drugie, znacząca rola przypisywana sztuce sypialni, która, upraszczając wypowiedź pisarza z epoki Sui, Suta Ishana, miał na celu pomóc mężczyznom i kobietom robić to właściwie i często. Ta część całościowego doświadczenia, o której należy pokrótce wspomnieć w tym rozdziale wprowadzającym, stanowi ważną gałąź wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Mistyczne znaczenie, jakie przywiązywano zarówno do genitaliów, jak i do samego stosunku, determinowało także powagę podejścia do sztuki i techniki miłości. Najpiękniejszy kawałek nieoszlifowanego jadeitu na zawsze pozostanie tylko fragmentem kamienia, jeśli nie wpadnie w ręce wprawnego rzemieślnika, a nawet najdoskonalsze narzędzia będą bezużyteczne, jeśli nie będzie się wiedziało, jak się nimi posługiwać. Opanowanie sztuki sypialni nie oznaczało zatem po prostu opanowania środków zwiększających przyjemność, było to niemal religijny obowiązek wobec przodków. I tutaj znowu konfucjaniści i taoiści zgodzili się ze sobą. Yin i Yang muszą dążyć do harmonii, karmić się nawzajem swoimi esencjami życiowymi, dobrze rozumieć kosmiczną naturę tego działania i być tego godni dzięki swojemu wyrafinowaniu. Jak zwykle jednak te rywalizujące ze sobą nauki zajmowały różne stanowiska w stosunku do sztuki sypialni i używały innego języka do jej opisu. Dla konfucjanistów był to po części rytuał, po części dziedzina wiedzy, która podlegała zasadom i przepisom nauczyciela. Dla taoistów był to romantyczny, radosny i wszechogarniający moment powrotu do zwierzęcej czystości utraconej i naturalnej wolności. Zwolennik taoistycznej nauki o wewnętrznej alchemii równoważy zasady męskie i żeńskie. Z drzeworytu z epoki Ming Xing Ming Gong Xi, zasady i sens życia seksualnego, naturalnego. Sztuka sali małżeńskiej najszlachetniejszego Tong Xuanziego jest przykładem oficjalnego konfucjańskiego przedstawienia podręcznika seksualnego. Jednak głęboka treść i cały duch tego źródła mają zasadniczo charakter taoistyczny. Ta książka przetrwa 10 tysięcy pokoleń, ponieważ dotyczy w równym stopniu najwyższych, jak i najniższych, cesarzy i zwykłych ludzi, stwierdza najszlachetniejszy Dong. Wszyscy mężczyźni powinni znać różne sposoby radzenia sobie z kobietami, leżąc na plecach, obok siebie i jeżdżąc na górze, penetrując od przodu i od tyłu, głębokie i płytkie pnięcia. Muszą znać zasady harmonii seksualnej i nauki 5 elementów 5 elementów, czyli 5 elementów, wuxing, to jedno z podstawowych pojęć starożytnej filozofii chińskiej. Są to woda, ogień, drewno, metal i ziemia, które się rodzą i niszczą.
I od tego zależy, czy będą żyć szczęśliwie, czy też poniosą żałosną śmierć. W tym traktacie elementy dwóch głównych nauk łączą się i uzupełniają. Konfucjanin może powiązać to ze Złotym Środkiem 9, rozdział 31 zapisów zasad postępowania, zatytułowanych Równowaga i Harmonia, z Hongbeun, z Xie wieku. W okresie rozkwitu neokonfucjanizmu została włączona jako samodzielne dzieło do konfucjańskich czterech ksiąg, Sisfu. Najwyraźniej nawiązuje to do treści tego rozdziału, zwanego czasem doktryną Złotego Środka. Harmonia i równowaga są niezbędnymi warunkami pomyślnej ścieżki mądrego, być może najważniejszym źródłem jego cnoty i wielkości, komentuje L. Wasiliew. Zobacz. Wasiliew L.S. Problemy genezy myśli fińskiej. M. 1989 S. 13. 242. Skontaktuj się z nim, zapraszając żonę lub konkubinę, i znajdź istotną zgodność z postawami rytualnymi regulowanymi przez zapisy zasad postępowania, Liyi. Kanon konfucjański mówi. Wiary te w dużej mierze zależą od jasnego zrozumienia różnic pomiędzy rolami mężczyzn i kobiet. Dom należy podzielić na dwie części. Wewnętrzną i zewnętrzną. Mężczyźni powinni mieszkać w zewnętrznych komnatach, kobiety w wewnętrznych, a wszystkich wejść do kobiet powinni pilnować eunuchowie. Mężczyznom i kobietom nie wolno prać się razem, żona nie ma prawa wieszać swoich ubrań w tym samym miejscu co mąż ani wkładać swoich rzeczy do tej samej skrzyni. Taka surowość miała na celu ochronę życia rodzinnego, co było główną zasadą nauczania konfucjańskiego. Ale im bardziej kobiety w rodzinie postępowały zgodnie z instrukcjami szlachetnego Donga, tym łatwiej akceptowały taoistyczne uczucia i zwyczaje. Poniżej znajduje się fragment traktatu najszlachetniejszego Dunu. Harmonię w walce pomiędzy Yin i Yang można osiągnąć, gdy mężczyzna jest dwa razy starszy od kobiety. Jeśli kobieta jest dwa razy starsza od mężczyzny, będzie cierpiał podczas stosunku. Następnie podajemy najkorzystniejsze warunki do kopulacji. Wiosną należy głowę skierować na wschód, latem na południe, jesienią na zachód, zimą na północ. Preferowane są liczby nieparzyste w kalendarzu, szczególnie korzystne są godziny poranne. Nawet dni, zwłaszcza po południu, mogą być szkodliwe. Aby stosunek był skuteczny, zaleca się stosowanie następujących technik. 1. Przyciskając blisko jadeitowego próg, zacznij piłować, jakbyś otwierał ostrygę, aby zdobyć perłę. 2. Ruchem w górę wbiegnij do złotej kotliny, jakby rozłupując skałę w poszukiwaniu cennego kamienia. 3. Użyj męskiego ostrza jako tłuczka włożonego do moździerza leczniczego. 4. Powoli i równomiernie poruszaj męskim punktem, jakby oczyszczając jeden z pięciu żywiołów. 5. Użyj męskiego narzędzia jak jesiennego pługa, spulchniając i przewracając ziemię, i przejdź z drogocennego pola do ukrytego wąwozu. 6. Kiedy innie jest już zawarte, ciała powinny zbiegać się ze sobą, przypominając kruszące się skały, które ostatecznie powinny się ze sobą zmieszać. A oto rodzaje ruchu jadeitowego łodyga. 1. Machaj nim w lewo i prawo, jak gdyby odważny dowódca przecinał szeregi wrogów. 2. Skacz w górę i w dół jak koń przekraczający górski potok. 3. Pływaj i nurkuj jednocześnie jak kaczka na falach jeziora. 4. Wykonuj naprzemiennie głębokie i płytkie pchnięcia, niczym wróbel dziobiący ziarna ryżu. 5. Wbij się w głębiny jak kamień wrzucony do morza. 6. Czołgaj się powoli jak wąż hibernujący w swojej norze. 7. Uderzaj szybko jak przestraszona mysz wpadająca do dziury. 8. Szybuj powoli w górze niczym orzeł polujący na zająca. 9. Pędzić, a potem zastygać jak żagiel walczący z porywistym wiatrem. Gdy tylko karmazynowe drzwi powitają nefrytowy pień, początkowe męskie wydzieliny zostaną dodane do płynnej wydzieliny znajdującej się w górnych obszarach ukrytej kotliny. Pomoże to mężczyźnie przesuwać się w prawo i w lewo, wykonywać ruchy okrężne, wykonywać głębokie i powierzchowne pnięcia. Nie ma potrzeby zwracać uwagi na krzyki kobiety i jej pogłoski o miłosierdziu. Od czasu do czasu warto zrobić sobie przerwę i przetrzeć szmatką genitalia obojga partnerów. Kiedy potem nagle wraca do komnat górnych, doświadcza przyjemności bycia jak ogromny głaz blokujący bieg rzeki.
powtórzywszy to wszystko 21 razy, poczujesz, że twoje pragnienia zostały zaspokojone i zapanowała harmonia. Najszlachetniejszy Tung Suanzi radzi mężczyźnie, aby wstrzymał się od nasienia, Fing, do czasu, aż kobieta będzie gotowa rozproszyć chmurę. Jeśli ona wyprzedzi mężczyznę, powinieneś przejść do pchnięć powierzchownych, uderzając lekko, jak w struny lutni. Jeśli wyprzedza partnera, powinien poruszać językiem w ustach, oddychać, rozszerzając nozdrza, podnosić głowę i napinać ramiona. Jeśli mężczyzna chce kontrolować swoje ying, to opanowanie tej metody pozwoli mu rozproszyć swoją chmurę tylko 2 lub 3 razy na każde 10 bitew. Czasami lepiej jest szybko zejść głęboko. Dzięki temu setki zmartwień są natychmiast porywane przez wiatr, a nie wyparowują jedno po drugim. Uderz natychmiast w górne komnaty, skręcając w prawo i w lewo, powodując zamieszanie przy szybkich zmianach ruchów, tak że kobieta zapomina, gdzie jest, a Ang nadal zajmuje dominującą pozycję. Powinieneś się wycofać po przełamaniu chmury, ale zanim męska ostrze osłabnie. Opuszczenie pola bitwy w stanie całkowitej bezsilności oznacza, że duch In pokonał ducha Ang. Dla mężczyzn cierpiących na 5 na 5 i 7 dolegliwości 10, oczywiście uszkodzenie 5 wnętrzności, serca, wątroby, śledziony, płuc, nerek. 7 dolegliwości najprawdopodobniej dotyczy układu moczowo-płciowego. A także dla osób cierpiących na impotencję istnieje lek zwany proszkiem na łysienie kurczaka. Przygotowuje się go z równych części z Houzongrong, Wuweit, Uanshi i Tusyzi. Proszek ten był regularnie przyjmowany przez księcia Lufing po ukończeniu 70 lat. Dzięki temu tak ciężko pracował ze swoimi żonami, że u jednej z nich nabawiły się wrzodów na pochwie i w rozpaczy wyrzuciła proszek na podwórko. Tam zjadł go kogut, po czym natychmiast wskoczył na kurczaka. Przez kilka dni z rzędu nie zszedł z niej i przez cały ten czas nieustannie dziobał czubek jej głowy, aż całkowicie wyłysiła. Dlatego proszek zaczęto nazywać łysieniem kurczaka 11, według traktatu Long Xuanzi proszek ten składa się z 5 składników. Soli fizjologicznej Cistanhe, z Houtsunrong, z Hisandrafinensis, Wuweit, Dodder japonica, Tusytsu, korzeń cienkolistny, Uanshi i korzeń Shong, z Hehuantsu. Takie instrukcje w sztuce sypialni nie ograniczały się do tekstów kanonicznych. Kiedy pojawiały się w powieściach, jak to było powszechne, przybierały bardziej jawne formy taoistyczne. Ale w każdym razie, niezależnie od tego, czy jest to podręcznik z dynastii Tang, czy tekst, który 1000 lat później zamienił się w zabawną opowieść erotyczną, niezmiennie okazują tradycyjny chiński szacunek dla nauczyciela, mentora. Poniższy fragment powieści Minga, 1368-1644, jest interesujący z 2 powodów. Po pierwsze dlatego, że nauczycielką w tym przypadku jest prostytutka w średnim wieku, reprezentująca ten kierunek myśli taoistycznej, która postrzegała kobiety jako źródło mądrości seksualnej. Po drugie, oczywiste jest, że poglądy wyrafinowanych kobiet w jej wieku na temat harmonii między Yin i Yang nie różniły się zbytnio od poglądów ich chwalebnego przodka Huangdiego, żółtego cesarza. Jak pani Magicku otrzymała swój nick paniku, czarodziejka Ku, dziewica czarodziejka Ku, zasłynęła dzięki swoim 3 zupełnie wyjątkowym sposobom miłości. Aby wypróbować te metody, przybyli mężczyźni z najodleglejszych zakątków kraju. A kiedy wróciły do domu, ich żony i konkubiny szybko przyswoiły sobie wszystko, czego nauczyły się ich mężowie. Czego więc właściwie się nauczyli? Jest mało prawdopodobne, aby urzekło ich piękno tej wielkiej kobiety, ponieważ nawet w młodości jej wygląd uważano za najzwyklejszy. Nie posiadała też talentów charakterystycznych dla słynnych kurtyzan. Nie umiała grać na instrumentach muzycznych, pięknie śpiewać, ani być duszą towarzystwa. Niemniej jednak, chociaż miała prawie 50 lat, goście nadal zabiegali o jej względy. Bogaci właściciele ziemscy i mandaryni, kupcy, a nawet książęta nadal stawiali ją ponad innymi. Jej ulubione 3 techniki można nazwać urokiem lub po prostu wyrafinowaniem, jednak to, co uczyniło je skutecznymi, to fakt, że subtelnie wyczuwała każdego mężczyznę, który ją odwiedził, nawet jeśli nigdy wcześniej go nie spotkała.
Pierwsze przyjęcie nazywało się opuszczeniem komnaty przyjemności, aby powitać przychodzącego posłańca. Nazwała drugi sekret podniesieniem komnaty rozkoszy, aby wspiąć się na posłańca. Trzecia metoda polegała na takim karmieniu esencją, ang odwiedzającego, dzięki czemu nie zaznał on zmęczenia. Jak powiedzieliśmy, paniku rozumiała mężczyzn. Tym, którzy ledwo wyszli z okresu dojrzewania, mówiła przede wszystkim, że prawdopodobnie są bardzo zmęczeni ważnymi troskami życia i prosiła, aby położyli się i odpoczęli. Następnie zaproponowała specjalne eliksiry, nie tyle aby podniecić gościa, ile wprawić go w dobry nastrój, a jednocześnie wzięła do ręki jego nefrytową łodygę. Kiedy zaczął reagować na dotyk, usiadła na koniu i bez zbędnej zwłoki zaprosiła go do komnat rozkoszy. Upewniwszy się, że głowa żółwia nie wyślizgnie się, zaczęła obracać pośladki w kółko. Nazwała ten ruch mieleniem ziarna, ponieważ wielu mężczyzn mówiło pani, że w tej chwili czuli się, jakby byli wciskani między kamienie młyńskie. Ona jednak była zbyt doświadczona, aby kontynuować monotonne omłoty. Czasami podskakiwała tak, że głowa żółwia znajdowała się pod nią, jak zwierzę w szponach szybującego latawca. I tak doświadczona była paniku, że nawet najmniejsza broń nigdy nie wymknęła się jej z rąk. Najbardziej niesamowitą rzeczą w tym całym tym miażdżeniu i odbijaniu się było to, że jej przeciwnicy nie zmęczyli się, a wręcz przeciwnie, stali się bardziej energiczni niż kiedykolwiek. Zdawała się mieć ogromną energię, która sama w sobie mogła już służyć jako źródło podniecenia, nie mówiąc już o namiętności seksualnej. Kiedy nadszedł moment przełamania chmur, możliwe było przesunięcie się na drugą pozycję. Aby to zrobić, paniku zajęła niższą pozycję, ale nie oznaczało to, że oddawała inicjatywę swojemu partnerowi. Miała zdecydowane poglądy na temat celowości tego, co nazywała maksymalnym uczestnictwem. Kiedy na przykład kobieta jest na dole, musi reagować na każdy ruch mężczyzny. Kiedy zbiega na dół z zamiarem przygwożdżenia jej do łóżka, powinna szybko, ale delikatnie wstać, aby gwałtowny cios zamienić w przyjemne zderzenie. Innym razem, dzięki swoim umiejętnościom w sztuce walki Taifi, ucieknie, wyginając całe ciało tak, aby nawet przy bliskości wszystkich narządów partner miał wrażenie uderzenia w pustkę. To podekscytowało go jeszcze bardziej, przypominając pogoń za kobietą we śnie i pomogło przedłużyć zabawną walkę. Kiedy przyjaciele powiedzieli paniku, że bierze na siebie za dużo i zawraca sobie głowę klientami, ta sprzeciwiła się, twierdząc, że w takim przypadku lepiej byłoby kupić drewnianą lalkę z dziurą między nogami i położyć ją do łóżka z mężczyzną. Opanowała trzecią technikę, polegającą na ciągłym karmieniu się nawzajem esencjami, poprzez studiowanie starożytnych podręczników. Potrafiła zrozumieć, że w chwili, gdy yin i yang osiągają najwyższą błogość, marnuje się zbyt dużo soku witalnego. Dlatego para męczy się po każdym spotkaniu chmury i deszczu. Aby mieć pewność, że każda kropla natury partnerów przepłynie z jednego na drugiego i w ten sposób będą gotowi na następną bitwę, paniku nauczyła się w decydującym momencie przełamania chmur chwyć głowę żółwia i z absolutną precyzją skieruj ją w kipiące źródło jej górnych komnat. Następnie trzymała mężczyznę w ramionach, prawie całkowicie bez ruchu. Dzięki temu esencja yang, która została wyrzucona z jej małej szczeliny i jej własna esencja yin, połączyły się, wymieniając soki witalne. Technika ta opiera się na taoistycznej zasadzie powrotu nasienia, przedłużającej życie i przyjemność, z którą pani Koo zapoznała się już w wieku 16 lat. Mentorem w tej sprawie był wędrowny poeta, który nigdy więcej jej nie odwiedził. Według jego wskazówek zostały one udoskonalone do tego stopnia, że ilekroć strumień esencji zlał się w jeden, miała wrażenie, że całe jej ciało zostało odmłodzone. I rzeczywiście, po nocy spędzonej z panią Ku, mężczyzna zwykle wstawał wypoczęty, czując lekkość w ciele i jasność myśli. To niesamowite wrażenie niezmiennie zmuszało zwiedzających do zadawania pytań o przyczyny takiego cudu. Przecież zwykle taka noc ich męczyła. Paniku zawsze odpowiadała w ten sam sposób. Powiedziała im, że we śnie odwiedziła ich czarodziejka. Na to goście zwykle pochlebnie sprzeciwiali się, że w rzeczywistości spędzili z nią całą noc. W ten sposób zyskała przydomek Lady Czarodziejki Ku.
Rozdział drugi. Smoczy imperatorzy i ich małżonki. Szlachetny książę Hainan chciał przedłużyć swoje życie. Łyżka w cennej misce zmieszałem sekretny eliksir. Studiował całą mądrość świata i wybrałam dietę, poprawa oddychania, duch życia zaczął w nim grać. Następnie dzwoni do żony, już niedługo stanie u bram nieba. Ale niestety, słowa miłości czasu nie da się cofnąć. Baoshao, V wiek, przed pierwszym cesarzem z dynastii Kuin w 221 rpne, mi, podbili państwa feudalne i utworzyli Imperium Niebieskie, cywilizacja chińska została podzielona na 6 niezależnych królestw. Tym samym dwór cesarski stał się następcą wszystkich 6 dworów, posiadającymi własne tradycje, zwyczaje, historię i władców. Rzucając okiem na szereg najbarwniejszych królów, cesarzy, cesarzowych i konkubin, widzimy, że tylko ci władcy, którzy żyli po zjednoczeniu kraju, mogli słusznie ubiegać się o smoczy tron. Niezależnie jednak od statusu, królewskiego czy cesarskiego, życie na dworze wyróżniało się przepychem i ekstrawagancją, charakterystyczną dla monarchów absolutnych, wymagających od poddanych całkowitego oddania i posłuszeństwa. Kanały życia. Schemat anatomiczny podręcznika alchemii wewnętrznej z drzeworytu z epoki Ming. Władca Wszechświata, jeden z tytułów cesarza, rządził terytorium rozciągającym się od Korei po Birmę i Tybet. O ciągłości dynastii można wnioskować po tym, że dynastia Han, która skutecznie skonsolidowała imperium, przetrwała około 400 lat. Niektóre dynastie mogły żyć długo, inne szybko zeszły ze sceny, władcy mogli kierować się naukami Konfucjusza, Lao Tzu czy Buddy, niektóre z nich potrafiły być miłosierne, inne, tyrani, niektóre, mężczyźni, inne, kobiety, ale we wszystkich przypadkach życie seksualne tych, którzy zasiadali na smoczym tronie, było uważane za sprawę wielkiej wagi. Drugą stałą w różnorodnych losach kolejnych dynastii było trzymanie się zasady Yin-Yang. Ponieważ związek małżeński mężczyzny i kobiety był tak samo znaczący jak związek nieba i ziemi, rytuał połączenia cesarza z żoną uznano za podobne zjawisko jeszcze wyższego rzędu. Termin Fi oznaczał stopień siły życiowej lub esencji życiowej, jaką posiadała dana osoba, a uważano, że władca smoka posiada nadprzyrodzoną ilość Fi, która wydatkowana w dużych ilościach musiała być stale odżywiana przez kobiecą istotę, esencja Yin. Dlatego cechą charakterystyczną każdego pałacu była obecność dużej liczby kobiet. Tradycja ta najwyraźniej sięga czasów żółtego cesarza, gdyż legendy mówią, że miał on 3000 konkubin i odbywał królewskie stosunki z 1200 kobiet podczas co 10 pełni księżyca. Skoro stosunkowi płciowemu nadano tak duże znaczenie społeczne i religijne, a harmonię społeczeństwa jako całości podnosiła satysfakcja seksualna władcy, nic dziwnego, że ten obszar życia dworskiego nie ograniczał się do komnat królewskich. Pałac, a raczej dziedziniec z wieloma pałacami, był miejscem orgii i karnawałów seksualnych, gdzie dochodziło do takich ekscesów i spotykano się z dziwnymi zwyczajami, co z reguły można było usprawiedliwić tylko tym, że był to rodzaj wkładu w urzeczywistnienie powszechnej harmonii Yin i Yang. Na przykład cesarz Huidi, Pne. Nakazał eunuchom i chłopcom służącym brać udział w tego rodzaju uroczystościach. Byli ubrani w kobiece stroje, ozdobieni klejnotami i bażantowymi piórami, a ich twarze były pudrowane i różowane i zamienieni w strażników pałacowych. Cesarz uznał także, że zbyt wielu jego poddanych nie jest aktywnych seksualnie i powołał specjalnych urzędników, meishi, do sporządzania list niezamężnych mężczyzn powyżej 30 roku życia i niezamężnych kobiet powyżej 20 roku życia, nie dotyczyło to przyjmowanych do haremu. Osobom wpisanym do rejestru nakazano do wiosny następnego roku poślubić osobę płci przeciwnej. Łamiących ten przepis karano 100 uderzeniami bata, był to jeden z nielicznych przypadków równego traktowania kobiet i mężczyzn. Ale nawet najbardziej powściągliwi woleli zostać wpędzeni do sypialni, niż biczować na rynku. 1000 lat wcześniej, przed powstaniem imperium, styl życia na dworze można zilustrować przykładem władcy dynastii Yin, Shouxina, 1154-1122 PN, który stworzył swego rodzaju precedens dla swoich następców.
Simakujan w swoich notatkach historycznych opisuje go jako człowieka o byczej budowie, ale posiadającego tygrysią elastyczność i siłę 12,5. Fantastyczne legendy o niespotykanej sile, a także o rozpuście i innych zniewagach ostatniego władcy dynastii Yin można znaleźć w wielu dziełach historycznych. Zobacz. Simakujan. Notatki historyczne, T. 1. M. 1972 S. 25. 175-177. Schouw Sin utrzymywał formę dzięki intensywnemu programowi ćwiczeń wojennych i fizycznych, który obejmował walkę z dzikimi zwierzętami na specjalnie wybudowanej arenie, a także szermierkę z 5 lub 6 wojownikami naraz. Udoskonalił także niektóre techniki chińskiej i wschodniej walki oraz techniki zapaśnicze, a także potrafił rozbijać pięściami głazy i łamać duże drzewa. Jego przejawy męskości nie ograniczały się jednak do ćwiczeń fizycznych, a wśród mieszkańców komnat jego pałacu była jego królowa, 3 małżonki, 9 żon drugiej rangi, 27 żon trzeciej rangi i 81 konkubin. 3000 pokojówek pałacowych tworzyło stałą rezerwę na biesiady, uroczystości i ekshibicjonistyczne widowiska. Zbierał swój dwór w celu publicznego pokazania swoich seksualnych wyczynów na tej samej arenie, na której walczył z bestiami, a jednym z jego osiągnięć było chodzenie po arenie z nagą kobietą podtrzymywaną jedynie przez jego wyprostowanego członka. W jednej ręce trzymał smażoną nogę jelenia, w drugiej dwulitrowe naczynie z brązu z winem. Podczas gdy on jadł i pił, konkubina na jego prośbę, z nogami owiniętymi w pasie, podnosiła się i opadała, dopełniając jego satysfakcji. Kilka lat później Schouw Sin stracił moc i wierząc, że przyczyną nie może być zwykła ludzka słabość, obwiniał swojego lekarza Fannę Ibu. Fa i namówił swojego pana, aby żył zgodnie z przepisami żółtego cesarza, zgodnie z którymi należało każdej nocy łączyć się z 10 różnymi kobietami, nie tracąc esencji życiowej. Rada ta była także uznawana za przyczynę niemożności spłodzenia przez władcę synów. Fang stracił głowę, wszystkie kobiety poniżej rangi małżonki zostały odesłane do rodzin i zatrudniono nowy personel. Dodatkowo specjalnym damom dworskim, Tongguan, które rejestrowały każdy przypadek królewskiego stosunku, co miało na celu weryfikację legalności pojawienia się każdego dziecka, łamano im czerwone pędzle rejestrujące i były one widoczne dla innych. To właśnie na dworze Schouw Sina po raz pierwszy utworzono stanowisko Tongguasch, którego obowiązki następnie przekazano pałacowym eunuchom. Panie te odpowiadały za organizację programu seksualnego cesarza, wybierały dziewczyny na każdy wieczór i zasiadając na specjalnym krześle, były obecne w sypialni władcy, aby zapewnić pomyślny przebieg randki. Fakt obcowania królewskiego rejestrowano specjalnymi pędzlami kaligraficznymi, co dało później początek gatunkowi literatury erotycznej zwanemu opowieściami pisanymi czerwonym pędzlem. Ponadto damy dworu dbały o ścisłe przestrzeganie dość sztywnych, indywidualnych harmonogramów. Małżonkowie najwyższej rangi mogli przebywać u cesarza tak długo, jak sobie tego życzył, konkubiny musiały opuszczać władcę przed świtem, a pokojówki pałacowe odsyłano natychmiast po spotkaniu. Tym, którym udało się zadowolić cesarza, wręczano srebrny pierścień, a w przypadku jego zgubienia, zastępowano go złotym. Żadna kobieta jednak nie zasługiwała na złoty pierścień, a jeśli tak, to z pewnością nie z powodu narodzin męskiego potomka, a Schouw Sin jeszcze zaciekle zaatakował dzikie zwierzęta wpędzone na arenę, jego wojownicy ponownie ustawili się w szeregu, aby przetestować wyobraź sobie siłę jego ciosów. W tym momencie jego życia do jego haremu została wprowadzona dziewczyna piękniejsza niż piwonia i lotos. Nazywała się Dai, niebiańska piękność, 14, według starożytnego chińskiego źródła mowa królestw, Guoyu, Dai została przekazana Schouw Sinowi jako okup. Zobacz. Bądź Dajem. M. 1987, S. 13. 124-125. W chińskich kronikach królestwa Wu imię władcy Gu nie pojawia się. A jej atrakcyjność i talenty były na tyle niezwykłe, że udało jej się pokonać niemoc cesarza. Podaje się, że podczas pierwszej nocy z cesarzem jej zachowanie było tak odważne i nieokiełznane, że zwątpił nawet w jej dziewictwo.
Dopiero gdy dama dworu przyniosła lampę i zobaczył krew na swoim penisie i jedwabnej pościeli, byłem przekonany o jego czystości. Dai szybko stała się ulubienicą Shoupsina, awansując do statusu żony, spychając na bok inne żony i panny. Jej wpływ na niego i niestrudzona gotowość odpowiadania na żądania swego smoczego kochanka, choć sprawiały przyjemność władcy, szybko przyniosły jej sławę jako lisicy, imieniem nadawanym osobom cierpiącym na nimfomanię i tym, o których uważano, że są ucieleśnienie złych duchów. Pierwsze z wielu powstań, które potem nastąpiło, rozpoczęło się wśród kobiet z haremu, odrzuconych przez Houfsina, a 10 z nich zostało pobitych na śmierć jako ostrzeżenie dla pozostałych. Powodem wściekłości konkubin było to, że zostały nieuczciwie zmuszone do rywalizacji z lisiątką. Istotę tych starożytnych przesądów przekazuje Huan z Hongbei, która mówi: kiedy lis kończy 5 razy 10 lat, wyrasta z niego piękna dziewczyna. Za 10 razy 10 lat stanie się piękną kobietą, a jej ciało wypełni się pasją generowaną przez ducha Shen, nadludzkiego pragnienia. Takie kobiety wiedzą od nich wszystko, co dzieje się nawet 100 mil dalej, wybierają sobie mężczyzn, instynktownie wyczuwając ich słabości. Kiedy lis osiągnie wiek 10 razy 10 lat, może wejść do niebiańskich bram i stać się niebiańskim lisem, gdyż jego schen może zaspokoić jedynie smocze bóstwa i niebiańskie duchy. Lis jest także kojarzony z innymi starożytnymi władcami. Choć nie zawsze odradzała się jako konkubina, niezmiennie była postrzegana jako przykład zmysłowej deprawacji. Jedna z tych historii opowiada o królu Wubu, który podczas polowania usłyszał słyszaną na wietrze listę imion kobiet i domyślił się, że podsłuchuje kogoś ze świata lisów. Wysłał sługi, aby przeszukali zbocze góry i wkrótce jeden ze sług wezwał go do starożytnego grobu. Król nakazał służbie otworzyć grób, a w świetle, które niespodziewanie oświetliło wnętrze krypty, ujrzał siwowłosego lisa siedzącego wśród kości i czytającego zwój. Wrzucili psy do grobu, żeby upolować lisa, ale zanim dotarli, lis dodał do czytanej listy kolejne imię. Kiedy szary lis został rozerwany na strzępy, zwój został przekazany władcy. Odkrył na zwoju listę 100 imion najbardziej rozwiązłych kobiet w historii i dodał do niej imię zakreślone na czerwono, aby zaznaczyć je jako wyjątkowe. Tak miała na imię jego ukochana żona. Niezależnie od tego, czy Dai, ulubienicę Shoupsina, słusznie nazywano lisicą, czy nie, wkrótce okazała się zbyt wymagająca nawet dla swojego walecznego męża. Przywrócona dzięki niej męskość władcy znów zaczęła budzić strach, jednak zanim ponownie został zmuszony do szukania kozłów ofiarnych swoich niepowodzeń, Dai namówił Shoupsina do wydania ogromnych sum pieniędzy na nowe rozrywki. Nie mówiąc już o orgiach o niespotykanej świetności, przyczyniła się do powstania stawu winnego i lasu mięsnego. Staw miał około 185 metrów średnicy i był wypełniony najmocniejszym winem, a las był miejscem, gdzie z każdej gałęzi zwisały kawałki pieczonego mięsa. Ten ogród przyjemności miał przywrócić pogańską prostotę orgii. W towarzystwie 3000 nagich strażników pałacowych i takiej samej liczby pokojówek, smoczy władca i jego małżonka przez cały dzień oddawali się przyjemnościom w magicznym miejscu, gdzie można było jeść i pić, po prostu podnosząc rękę do drzewa lub nabierając wina ze stawu. Jednakże takie dziwactwa wymagały wyższych podatków i oznaczały większe obciążenie dla ludzi, więc kilku przywódców wojskowych zaplanowało bunt przeciwko Shoupsinowi. Powstanie zostało łatwo stłumione, jego przywódcy zostali schwytani i skazani na tortury, a następnie ścięcie. Dai wykazał się pomysłowością wymyślając tortury, które później były często stosowane przez innych cesarzy 15, istnieją różne opisy tego typu tortur ogniem, w języku fińskim paoge lub paolo. W żywotach sławnych kobiet, Lenis Huan, jest powiedziane, że poziomy miedziany filar posmarowano tłuszczem, pod nim rozpalono ogień, po czym oskarżonego o przestępstwo zmuszono do przejścia po filarze. Poślizgnąwszy się, upadł na rozżarzone węgle. Zobacz. Sima Kuyan. Notatki historyczne. T.I.M. 1972 S. 23. 296. Ofiary umieszczano w miedzianym cylindrze o długości 3 metrów, pokrytym z zewnątrz tłuszczem.
Następnie cylinder zawieszono poziomo nad długim wykopem, w którym płonął ogień. Kiedy cylinder stał się nieznośnie gorący, ofiara stanęła przed wyborem. Upalić się żywcem w środku lub wrzucić do ognia. Zwykle wybierali to drugie. W zapisach życia Houshinasimy, Kujan wymienia także szereg afrodyzjaków, które lubił miłośnik smoków. One były: 1. 3 dni szczęścia. Czerwony kogut, soja, penis wołu, nubian, świeży korzeń żeńszenia i suszone łożysko ludzkie. 2. Niebiański grzmot. Języki stupawi, feng huang, ognisty ptak, aromatyzowane pieprzem z zachodnich regionów i nasieniem dojrzałych młodych mężczyzn. 3. Lew polujący. Namoczone łapy niedźwiedzia, doprawione mielonym rogiem nosorożca, sfinuj jao i oczyszczonym moczem, płeć nieokreślona. Ale ani rozrywka w ogrodzie przyjemności, ani pasja do tai, ani regularne przyjmowanie 3 dni szczęścia nie trwały długo, gdyż w wieku 32 lat Houshin został obalony i ścięty. Wuj Yang Xian, jedna z ulubionych żon cesarza Angdi, rysuje brwi. Grawerowanie z epoki Qing. Luksusowego stylu życia pierwszych królów nie można oczywiście w żaden sposób porównywać z zachowaniem znacznie bardziej próżnych cesarzy późniejszych czasów, ale nawet wśród tych ostatnich niektórzy wyróżniali się po prostu swoimi nadludzkimi roszczeniami. Pierwszy cesarz Zjednoczonych Chin, który zbudował w jej wieku, Pnemi. Wielki mur, wysoki na 7,5 metra, kamienny wąż rozciągający się na prawie 2000 mil przez północną część kraju, gromadzący w swoim haremie kobiety ze wszystkich 6 podbitych królestw i słynący ze swoich wspaniałych planów i ambicji, nawet jeśli skromnie przegrał na tle tronu najambitniejszych właścicieli. Jednym z tych władców był cesarz z dynastii Sui, Angdi, 581-618. Jego dojście do władzy naznaczone było okrucieństwem, które później objawił w pełni. Zabił swojego ojca, potem braci i zapewnił sobie prawo do tronu, eliminując większość pozostałych bliskich krewnych. Kiedy jego władza stała się absolutna, skierował swoją niespokojną energię na bardziej konstruktywne projekty. Zaczął od planowania budowy najwspanialszego pałacu na ziemi, do budowy którego zrekrutowano 2 miliony robotników obojga płci. Zewnętrzną część pałacu udekorowano najbardziej eleganckim marmurem we wszystkich kolorach i odcieniach i umeblowano go w takim luksusie, że nawet najbogatsze imperium na ziemi nie mogło sobie na to pozwolić. Pałac Smoka został zbudowany w otoczonym murem parku rozciągającym się na powierzchni 100 km kwadratowych, pośrodku którego znajdowało się sztuczne jezioro szerokie na 5 li, 2,5 kilometra. Na brzegach jeziora zbudowano 16 pałaców dla konkubin i służby. Następnie Andy zasmakował w kochaniu się na wodzie, co niewątpliwie zaczęło się od spacerów w świetle księżyca, gdy łodzie odbiły od schodów pałaców. Chciał rzucić wyzwanie naturze i jej zmieniającym się porom roku. W tym celu zatrudniono całą armię ogrodników, którzy zastąpili opadłe liście na drzewach i więdnące płatki kwiatów sztucznymi, wykonanymi z satyny i miękkiego papieru w tych samych kolorach. Tę samą uwagę zwrócono na kwitnące nad jeziorem lotosy, które pozostały niezmienione zarówno zimą, jak i latem. Podczas przechadzki po parku na koniu lub w palankinie Andy towarzyszyło 1000 pokojówek. Ponieważ podlegał nagłym i niekontrolowanym atakom pożądania seksualnego, w odległości 2 li od siebie zbudowano małe pawilony, otoczone palisadą. Kiedy w towarzystwie wybranych dziewcząt wszedł do jednego z pawilonów, reszta świty zebrała się na zewnątrz, śpiewając i grając ulubione melodie cesarza. Obraz z tamtego czasu przedstawia Angdi z 3 dziewczynami podczas królewskiego stosunku w jednym z tych pawilonów. Stoi przed wysokim łóżkiem, na którym leży naga dziewczyna z wysoko uniesionymi nogami, które trzymają 2 inne dziewczyny stojące po obu stronach cesarza. Jednak tylko 2 z ich 4 rąk są tym zajęte, a 2 pozostałymi podnoszą powiewne szaty cesarza i prowadzą jego nefrytową łodygę do komnat przyjemności. Kiedy pałac przeznaczony dla władcy Cesarstwa Niebieskiego został ukończony, Andy dołożył do 2 milionów budowniczych kolejne 2 miliony i skierował ich do budowy Wielkiego Kanału, który miał łączyć północne drogi wodne z południowymi. Jego długość wynosiła 2000 li, głębokość 2 shang, 6 metrów, a szerokość 6 shang.
Po obu brzegach posadzono wieżby, a w pewnej odległości od siebie zbudowano 40 pałaców wypoczynkowych w Singgong. Ukończenie budowy kanału Grande nie tylko pobudziło podróż z północy na południe, ale wymagało zbudowania odpowiedniej flotylli, która mogłaby uzasadnić koszty tej ogromnej konstrukcji. I znowu Andy nie szczędził pieniędzy ani pracy, a kiedy flotylla w końcu odpłynęła, składała się z około 2000 łodzi. Za najpiękniejsze uważano 10 smoczych łodzi, a zwłaszcza łódź cesarza. Każdy z nich miał 90 metrów długości i 15 metrów wysokości i składał się z 4 oddzielnych pokładów. 120 kabin było wyłożonych jaspisem i ozdobionych złotem. Meble pokryte były skórami tygrysów, niedźwiedzi i lampartów. Na smoczych łodziach umieszczono tysiące żon i nałożnic, muzyków i błaznów, przewieziono tu także część cesarskich skarbów. 500 łodzi drugiego stopnia przewoziło dużą liczbę pokojówek, służby i prowiantu w rezerwie. Zamykaniem ruchu eskadry było 1000 łodzi trzeciej rangi. Nosili je ministrowie dworscy, mnisi taoistyczni i buddyjscy, zagraniczni ambasadorowie, naukowcy, eunuchowie i dowódcy wojskowi. Angdi miał jasne wyobrażenie o względnej wartości różnych kategorii swoich poddanych. Historycy tamtych czasów pozostawili barwne opisy takich podróży, Axix wieczna książka Chińczyk Sardana Palus, napisana przez X. Imberta, opisuje, jak podróż powrotna przebiegała na przestrzeni 2 miesięcy. Ta i inne prace opisują piękno flotylli, która przy braku pomyślnego wiatru i prądu ciągnęła się jak burlak. 80 tysięcy służących w pięknych jedwabnych mundurach utworzyło kołyszące się kolorowe ściany po obu brzegach rzeki. Jedwabne liny rozpościerające się z łodzi wyglądały jak opalizująca sieć zwinięta nad korytem kanału. Równomiernie posadzone wieżby zapewniały chłodny cień, a powietrze było bogate w zapachy wydobywające się z konkubin i pokojówek. Wydawało się, że flotylla ciągnie za sobą chmurę gęstego zapachu, a kiedy powiał lekki wietrzyk, wioski oddalone o 7 mil od kanału wiedziały już, że rusza wspaniała procesja. Na tronie zbudowanym specjalnie na dziobie imperialnego smoczego wahadłowca Andy popijał wino ze specjalnego 4-litrowego kubka i z dumą przeglądał swoje osiągnięcia, po czym zszedł na dolne pokłady w poszukiwaniu innych przyjemności. Niestrudzony cesarz, wyczerpany namiętnością na spokojnych wodach Wielkiego Kanału, starał się oddawać te same zmysłowe przyjemności na ziemi. Początkowo próbował zbudować obwodnicę o długości ponad mili, której nawierzchnia składała się wyłącznie z pagórków. Kiedy po takiej drodze jechał powóz, kopulująca para dzięki wstrząsom nie musiała wykonywać własnych ruchów. Jeszcze bardziej wyrafinowanym przejawem tej pasji i miłości na kołach była konstrukcja 7 wspaniałych rydwanów. Nie były tak piękne, jak mogłaby sugerować ich nazwa. Według niektórych opisów były to proste wozy w kształcie trumien, z których w każdym znajdowała się konkubina oczekująca na pojawienie się przed nią cesarza. Ulubioną rozrywką Andiego było rozpoczęcie spaceru wcześnie rano i po obfitym śniadaniu w królewskim powozie wsiadanie do pierwszego ze swoich wspaniałych rydwanów. W ciągu dnia przemieszczał się od jednej do drugiej wybranych przez siebie konkubin, a jego męska siła była tak wielka, że według legendy zwykle wracał do pałacu po zmroku. Najbardziej imponującym z jego ekscytujących wynalazków był pałac Labirynt. W zapisach Pałacu Labiryntu, Milo Ui, anonimowy autor z epoki Tang opisuje go jako ceniony sen erotyczny. Pałace imperiów osmańskiego i mongolskiego mogły być znacznie piękniejsze, a czyny ich władców znacznie bardziej szalone i krwawe, ale chińscy cesarze pozostali niezrównani w swoich zmysłowych rozrywkach. Pałac był labiryntem pomieszczeń i przejść, których wszystkie ściany obwieszone były lustrami z polerowanego brązu, a odbicia były tak zwodnicze, że trzeba było się poruszać głównie dotykiem. Nie było okien, a ukryte lampy dawały równomierne, choć przyćmione światło. Wyposażenie było proste. Maty i kanapy, na których odpoczywały najpiękniejsze kobiety haremu, tu i ówdzie płynęły źródła wina, nagie pokojówki grały muzykę. Powietrze było wypełnione zapachem piżma i lotosu. Andy uznał wizytę w pałacu Labiryntu za decydujący sprawdzian mocy smoczego cesarza.
Władcę powitali ukochani eunuchowie, którzy natychmiast rozebrali go z szat i owinęli w lampartą skórę. Przy akompaniamencie gongów, dzwonków, bębnów i głosów dziewcząt śpiewających w chórze Bansui, 10 000 lat, czyli niech żyje cesarz, Anggi przede wszystkim rozbudził swojego drakońskiego ducha dwoma porządnych łyków z 4-litrowych złotych kufli, odesłał eunuchów do domu i rozpoczęli swoje nocne obchody. Ponieważ cesarz był człowiekiem wielkiej siły i pasji, czasami mijało 10 dni, zanim opuścił swój pałac i pozwolił świtowi zakończyć iluzję niebiańskiej nocy. W roku 607, porzucając na krótki czas przyjemności na rzecz spraw państwowych, Anggi podjął podróż w mniej erotycznym celu. Mongolski Han do Ulu oparł się żądaniom uznania siebie za wasala państwa środka i złożenia daniny. Następnie Anggi zdecydował się nie wysyłać wojsk i nie zmuszać Hana do poddania się siłą, ale zaszczycił go najwyższą wizytą. Ponieważ tego rodzaju koncesja mogła wiązać się z utratą prestiżu, Anggi znalazł sposób, aby zachować twarz, zabierając ze sobą całą stolicę. Wszyscy artyści i malarze Luoyang zasiedli do pracy nad okrągłym panelem. Ponad 2000 metrów specjalnego trwałego jedwabiu, zamontowanego pionowo na modelu wykonanym w formie ogromnego koła, namalowano widoki z Pałacu Cesarskiego. Rezultatem była dokładna kopia wszystkich ścian i dachów, świątyń i bram, zarysów wzgórz i kolorów zieleni. Gdy orszak zbliżał się do stolicy mongolskiej, cesarz nakazał rozbić obóz w obrębie tej panoramy Luoyang, a poddani Hana byli tak zdumieni, że zaczęli błagać władcę o należyte poddanie się. Po pewnym czasie Khan do Ulu właśnie to zrobił. Kolejne 10 lat później kolorowe panowanie Anggi dobiegło końca. Kiedy po jednej z miłosnych wizyt pokojówki zaczęły mu pomagać przy ubieraniu się, utkwił wzrok w swoim odbiciu w lustrze. Wtedy otaczający go ludzie usłyszeli, jak mówił w zamyśleniu. Jaką mam piękną głowę. I wspaniała szyja. Ciekawe, kto to przetnie? Przeczucie okazało się nie do końca trafne. Przywódca rebeliantów Hoaxinda wtargnął do miasta i zdecydował się nie ściąć głowy cesarzowi, ale udusić go własnymi rękami. Anggi przeszedł do historii nie tylko ze względu na swoją reputację maniaka seksualnego. Jako człowiek kulturalny swoje mniej okrutne uczucia wyrażał w poezji. Poniższe informacje prowadzą do przekonania, że troszczył się o życie innych ludzi. Niechciana konkubina wychodząc z wewnętrznego holu, znalazłem nowego ulubieńca. Na spacerze w pustym parku spotkałem pana przez przypadek. Należy pokornie się ukłonić albo unikać go podczas spotkań? Otwarty wentylator drżał w mojej dłoni, ukrywając łzy i smutek, Bóg wie, miłość stała się nie mniejsza, ale muszę zachować prywatność od teraz niechciana konkubina, teraz jej przeznaczeniem jest żyć w zapomnieniu. 700 lat po tym, jak Mongołowie poddali się Anggi, Chiny zostały podbite przez hordę mongolską. Ale najeźdźcy tak głęboko przyjęli tę wyższą cywilizację, że wkrótce stała się ona niejako ich własną, a kiedy Kubilaj Khan, Hebale, zaczął rządzić ogromnym imperium, zyskał szacunek i poparcie wśród swoich kulturalnych poddanych, zachęcając oraz protekcjonalnych artystów i naukowców. Trzymając się luksusowego stylu pierwszych smoczych cesarzy, ponownie wyraził podziw dla tradycji i życia dworskiego i w niczym innym nie przejawiło się to wyraźniej niż w strukturze haremu. Nie odwołując się do fińskich źródeł, wyobrażenie o Kubilaj Khanie i jego dworze można zbudować na podstawie dowodów pozostawionych przez przybysza z zachodu. W drugiej połowie XI wieku władca Cesarstwa Niebieskiego przyjął Marco Polo. W książce o swoich podróżach po całym świecie ten szanowany podróżnik powiedział swoim niedowierzającym czytelnikom. Otrzymawszy pozwolenie na pojawienie się przed wielkim królem królów, natychmiast zostajesz nasycony naturalną siłą władcy. Jego oczy są czarne i władcze, okazują uprzejmość gościowi, doskonale zdaje sobie sprawę z honoru, jaki okazuje swojemu podwładnemu. Kiedy władca wstaje, ze zdziwieniem zauważasz, że jest jedynie średniego wzrostu, choć jego potężna sylwetka i szerokie ramiona sprawiają od razu wrażenie siły fizycznej. Jego usta są szerokie i być może wyróżniają się zmysłowością, nos jest wyraźnie zaznaczony, ale nie wyróżnia się. Naturalny różowawy kolor jego skóry wskazuje, że pochodzi z północy.
Choć władca ten jest nieporównywalnie bogaty i otoczony wszelakim luksusem, będzie całkiem odpowiedni dla mniej cywilizowanych regionów. 16. W istniejącym rosyjskim tłumaczeniu książki Marco Polo podany jest następujący opis wyglądu cesarza. Twe wielki władca królów, Kubilaj Khan, wygląda tak. Jego wzrost jest dobry, ani mały, ani duży, średniego wzrostu. Umiarkowanie gruby i dobrze zbudowany. Jego twarz jest biała i różowa jak róża. Oczy są czarne, chwalebne, a nos dobry, jak wynika z czasów Adama, naszego przodka, i do dnia dzisiejszego nie było człowieka potężniejszego i nikt na świecie nie miał tak wielu poddanych ludów, tyle ziem i tyle bogactw. Książka Marco Polo. M. 1956 S. 13. 104. Później, gdy cytaty z księgi Marco Polo zbiegły się z tym tłumaczeniem, będącym własnością i Mina Ewa, preferowano to drugie. Następnie Marco Polo opowiada o żonach i konkubinach władcy. Ma 4 prawowite żony, a najstarszy z nich syn będzie panował w imperium po śmierci wielkiego Hana. Nazywają się cesarzowymi i każdy na swój sposób. Każdy ma swój własny dziedziniec i każdy ma 300 pięknych, wspaniałych dziewcząt. Mają wielu służących, eunuchów i innych, a każda żona ma na dworze aż do 10 tysięcy służących. Ilekroć wielki Han chce przespać się z jakąkolwiek żoną, wzywa ją do swojej komnaty. Ma także 500 nałożnic, niektóre z nich przyprowadzane są do niego każdej nocy. Jego ulubione dziewczyny pochodzą z plemienia tatarskiego Kungrat 17, plemię lub klan Kungrat jest znany wśród wielu ludów tureckojęzycznych. Co 2 lata wielki Han wysyła tam swoich ambasadorów, oni wybierają dla niego najpiękniejsze dziewczyny. W ten sposób oceniają te dziewczyny. Kiedy ambasadorowie tam przybywają, nakazują zebranie się wszystkim dziewczętom w okolicy. Każda nadająca się do urody jest szczegółowo badana, jej włosy, twarz, brwi, usta i proporcjonalność pozostałych członków, a następnie wyceniana na 16 karatów, 18. Słowo karat służyło nie do określenia konkretnego wartość, ale względna zasługa w punktach. Najwyższy stopień oznaczono jako 24 karaty. Patrz. Księga Marco Polo, S. 23. 282. O 18, 20 i mniej więcej, w zależności od urody. Zgodnie z rozkazem wielkiego Hana wybiera się i zabiera tyle dziewcząt, ile potrzeba 20 lub 21 karatów. Oddawane są żonom książąt i mają obowiązek obserwować w nocy, czy dziewczęta nie mają jakichś zniekształceń, czy śpią spokojnie, czy chrapią, czy mają czysty oddech, czy nie unosi się gdzieś nieprzyjemny zapach. Następnie zaczynają służyć wielkiemu Hanowi w ten sposób. Przez 3 dni i 3 noce każda z 6 dziewcząt służy wielkiemu Hanowi, zarówno w spoczynku, jak i w łóżku. Poprawiają każdą usługę, a wielki Han robi z nimi, co chce. Po 3 dniach przychodzi kolejnych 6 dziewcząt i tak przez cały rok, co 3 dni i 3 noce, zmienia się 6 dziewcząt. Kiedy wielki Han melduje, że trawią go drakońskie namiętności o niezwykłej sile, przyprowadzają kolejne dziewczyny, które siedzą przed wejściem do jego komnat, dopóki ich potrzebuje. Władza absolutna smoczych władców trwała aż do upadku dynastii mandżurskiej w 1912 roku, a opisany powyżej sposób wybierania najpiękniejszych kobiet imperium pozostał z braku lepszej niemal taki sam jak w czasach Marco Polo. Kiedy zapytano pewnego ojca, dlaczego nie sprzeciwia się poniżaniu jego pięknej córki poprzez rozbieranie jej i badanie do wątpliwego zaszczytu bycia pokojówką pałacową, odpowiedział. Jeśli moja córka zostanie wybrana przez wielkiego Hana, naprawdę się urodzi pod szczęśliwą gwiazdą. Dopóki władca będzie jej potrzebował, będzie jej lepiej zapewnione niż w moim domu, a gdy jej odmówi, poślubi ją zgodnie ze zwyczajem z jakąś szlachetną osobą. Czy jest coś lepszego, co mogę dla niej zrobić? Jeśli kurczak zwiastuje świt zamiast koguta, jeśli sprawy państwowe w rękach kobiety, a jeśli intronizowany książę leżący w łóżku, wtedy imperium się rozpadnie. Anbshun, 124, zaniepokojenie wyrażone w wierszu miało pewne podstawy. Rzeczywiście czasami imperium było w rękach kobiet.
Zwykle działo się tak, gdy żona cesarza miała zbyt duży wpływ na męża, ale zdarzało się też, że jedna z kobiet zdobyła tron dzięki przebiegłości lub okrutnemu podstępowi. Takie cesarzowe spieszyły się, by się chronić, gdy tylko los dał im władzę nad mężczyznami, i w tym celu awansowały na kluczowe stanowiska inne kobiety i eunuchów. Należy jednak podkreślić, że przynajmniej w jednym przypadku, gdy sprawy państwowe przeszły w ręce kobiet, imperium raczej zyskało niż straciło. Potężną cesarzową, która wywarła wpływ na władcę i sama sprawowała władzę przez ponad pół wieku, była Wuzetian, Wuzhao, która zmarła w 705 roku w wieku 81 lat. Jej rozwój rozpoczął się w najbardziej skromny sposób wraz z pozycją konkubiny piątej rangi, Sairen, na dworze cesarza Taizonga. Do haremu została przyjęta w wieku zaledwie 14 lat, ale żegnając się z płaczącą matką, pokazała wrodzoną dojrzałość w ocenie. Dlaczego płaczesz, skoro zostałam wybrana, aby rodzić synowi niebieskiemu? Zapytał Wuzhao. Taka naiwność nie mogła uspokoić matki, która wiedziała, że tylko ograniczona liczba konkubin mogła mieć dzieci, a eunuchowie niestrudzenie dokonywali aborcji. Po wejściu do haremu Wuzhao otrzymała przydomek pięknej Wu i w wieku 16 lat została wyznaczona do służby w sierpniowej toalecie. Jej obowiązkiem było stać obok cesarza, gdy ten załatwiał sobie potrzebę i trzymać miskę z wodą, aby mógł od razu opłukać palce. Starożytna książka z Haohuanpsi z epoki Song donosi w tej sprawie, że w jakiś sposób przez zaniedbanie cesarz zamoczył rąbek swojej szaty, a wtedy piękny Wu natychmiast zaproponował, że przyniesie mu inne ubrania. Wzruszony jej współczuciem cesarz poprosił dziewczynę, aby podniosła oczy, zawsze skromnie spuszczone, i zauważając jej świeżość i urodę, powiedział: nie, te zabrudzone ubrania będą mi przypominać o naszym spotkaniu. Był tak podekscytowany, że lekko uderzył dłonią w wodę, którą trzymała. Rozpryskuję wodę na twoje upudrowane policzki, szepnął. Było to jedno z tradycyjnych wyrażeń oznaczających pożądanie seksualne i dziewica natychmiast udzieliła odpowiedniej odpowiedzi. Pozdrawiam niebiańskie obłoki i deszcz. Na kanapie w toalecie bawili się w chmurę i deszcz, po czym cesarz nadał jej tytuł konkubiny trzeciej rangi, a ona otrzymała nowy przydomek najeleganckiej piękności Wu. Wszystko to doprowadziło do jej przeniesienia z toalety do służby w samym pałacu, ale nie jako kochanka cesarskiej sypialni, ale z mniej ważnymi obowiązkami, zwłaszcza że dziewczyna miała atrakcyjną skłonność do ich wykonywania. Jej szanse na dalszy awans były ograniczone, gdyż konkurencja na szczycie hierarchii haremu była ogromna i pomimo całej męskiej potencji cesarza, mogły minąć lata, zanim ponownie będzie mogła uczestniczyć w dostojnym stosunku. Do zdarzenia, które odmieniło jej los, doszło, gdy cesarz zachorował. Wraz z innymi konkubinami była ukryta przed oczami obcych, z wyjątkiem eunuchów, ale choroba, która dotknęła cesarza, była tak poważna, że jego syn, książę koronny Lishi, pospieszył do łóżka ojca. W końcu opuszczając swoje komnaty, spotkał najbardziej elegancką piękność Wu, która czekała na zewnątrz. Pomimo swojej synowskiej pobożności poczuł do niej pociąg, przestał pytać o jej imię, a potem udał się do swojego pokoju. Następnie rozpoczęły się tajne spotkania księcia koronnego z konkubiną trzeciej rangi. Zdając sobie sprawę, że cesarzowi nie zostało długo żyć, Wuzhao zdecydowała, że jej przyszłość zależy od jego syna. Cesarz wkrótce umarł, a jego miejsce na tronie, zgodnie z oczekiwaniami, zajął książę koronny. Jednak najelegancka piękność Wu zapomniała o jednym dworskim zwyczaju. Faktem jest, że nowemu cesarzowi zabroniono zabierać konkubiny swojego poprzednika do swojego haremu. Dlatego Wuzhao nie zajął miejsca jednego z faworytów. Wraz z innymi kobietami z Taizong ogolono jej głowę na łyso i uwięziono w buddyjskim klasztorze Gan'an. Dziewczyna miała wówczas 24 lata i do końca życia miała pozostać zakonnicą. Nowy cesarz przyjął imię Gaozong, ale już sam początek jego panowania został natychmiast skomplikowany przez gniewną kłótnię między jego żonami. Dwóch z nich, bardziej niż pozostałych, aspirowało do rangi cesarzowej, a cesarz z tęsknotą wspominał proste radości, jakie dawał mu kiedyś obecny więzień.
Następnie zmusił ministrów do ponownego rozważenia starych zwyczajów i uwolnił WSHO. Gdy tylko najelegancka piękność Wu wróciła do pałacu, tym razem w wysokiej randze małżonki, zaczęła dążyć do prześcignięcia dwóch potężnych żon cesarza. I udało jej się to dzięki narodzinom syna. Wkrótce znaleziono zwłoki dziecka, a wyraźnie zdenerwowany WSHO oskarżył o morderstwo dwie zazdrosne kobiety, które nie mogły mieć synów. Zapewniła cesarza o ich winie i zażądała, aby sprowadzono ich do niej w celu ukarania. Jej argumenty wydały się cesarzowi na tyle przekonujące, że zgodził się z żądaniem WSHO. Żony karano w sposób zwyczajowy w tamtym czasie. Każdej z nich po 100 uderzeń kijem, następnie obcinano im ręce i nogi, wrzucano do ogromnych kadzi z winem i tam pozostawiano na śmierć. Jedna z żon, czysta ukochana, żyła 2 dni. WSHO często przychodził, aby zobaczyć jej agonię. Tuż przed śmiercią czysta ukochana krzyczała, że wróci z tamtego świata w postaci kota i zemści się. WSHO opamiętała to zagrożenie do końca życia i od tego czasu koty nie mają wstępu do żadnego z jej pałaców. Wkrótce po objęciu władzy przez WSHO na cesarzową Gaozong doznał udaru. Ponieważ dał się jej ponieść i odsunął od siebie wszystkich swoich ministrów, musiał teraz powierzyć sprawy państwowe WSHO. Szybko wykorzystała nowe stanowisko, intuicja przewidywała zdecydowane zmiany w jej losach dla cesarzowej. Wszczęła zatem intrygi przeciwko potencjalnym rywalom, oskarżając ich o zbrodnie na schorowanym cesarzu. Konkurentów ścinano lub wypędzano w odległe miejsca. Nie oszczędziła nawet własnego syna, otruwając go, a także synów innych żon, którzy mogliby ubiegać się o tytuł księcia koronnego. Eliminacja wszystkich możliwych konkurentów nie została zakończona aż do śmierci Gaozonga, ale moc WSHO była już tak wielka, że na tron wyniesiono z Hongzonga o słabej woli. Mimo to nie przestawała realizować swoich ambitnych planów. Jej autorytet jako cesarzowej wdowy w połączeniu z reputacją kobiety bezwzględnej wystarczyły, aby przekonać ministrów do usunięcia młodego mężczyzny pod pretekstem jego niedojrzałości. Gdy tylko został zesłany do odległej prowincji, natychmiast zaczęła niszczyć rywali, którzy przeżyli pierwszy akt terroru. Zginęli wszyscy, którzy choć w pewnym stopniu mogli być uznani za pretendentów do tronu, nie tylko bliscy jej zmarłego męża, ale także jej własni bracia i siostrzeńcy. Ostatecznie pozostał już tylko jeden pretendent. Kiedy została ogłoszona cesarzową Wu Zetian, była pierwszą kobietą, która wspięła się tak wysoko w hierarchii niebiańskiego imperium. Konfucjusz o kobietach. Kobieta, która nie ma wielkich talentów i wybitnych cnót, jest bardziej zdolna niż inne do zadowolenia mężczyzny. Cesarzowa Wu zyskała rozgłos dzięki swojej przebiegłości i okrucieństwu. Do jej sukcesu przyczynił się także jej wrodzony kobiecy urok. Wiedziała, jak trafnie rozpoznać męskie słabości. Będąc kochanką dwóch władców i wchodząc w wiele innych związków, okazała się doskonale przystosowana do dominacji nad płcią silniejszą. Następnie wzmocniła swoją władzę, mianując kobiety na odpowiedzialne stanowiska. Dotyczyło to jednak nie tylko spraw państwowych. Jedną z najbardziej niezwykłych było stanowisko najwyższego selektora. Na to stanowisko powołano Shangguan Vaner, byłą konkubinę, do której obowiązków należało, w oparciu o osobiste doświadczenia, wybieranie tych mężczyzn, którzy mogliby najlepiej zadowolić cesarzową. Wysokiej selekcjonerce nakazano zacząć od 3000 strażników pałacowych, lecz miesiąc później zwróciła się do władcy z następującą prośbą. Twój najniższy poddany, pozbawiony drakońskiego ducha in i pasji waszej królewskiej mości, nie jest już w stanie spełnić tych obowiązki. Kończyny mam tak słabe, że ledwo mogę siedzieć, usta bolą mnie tak bardzo, że nie mogę jeść, a całe ciało boli tak bardzo, że nie mogę nawet spać. Zbliżająca się już 50 cesarzowa Wu odpowiedziała na tę prośbę i postanowiła zastosować inną metodę, aby wybrać najsilniejszych mężczyzn z całego kraju. Była to jedna z odmian konkursów piękności, w których zwykle wybierano na cesarza konkubiny. Tym razem sprawę powierzono generałowi Liu Renkui, 601-685.
Kiedy cesarzowa była jeszcze młodą konkubiną, była świadkiem, jak ten generał upokorzył jej pierwszego męża, a teraz postanowiła pomścić tę zniewagę. Podczas tej dawno temu cesarz Taizong bawił się z nią w otoczeniu luster, co było jego ulubioną rozrywką, pozwalającą mu na oglądanie własnego ciała pod różnymi kątami podczas stosunku. Nagle pojawił się generał Liu, domagając się pilnej audiencji, a cesarz, nie odrywając wzroku od przyjemności, wpuścił go do środka. Generał, przekonany konfucjanin, spojrzał z dezaprobatą w lustra i powiedział: na niebie jest tylko jedno słońce i jeden jest władca na ziemi. Ale twój niski sługa widzi w tych lustrach wielu najwyższych władców. To na pewno nie spodoba się twoim wspaniałym przodkom. 20 lat później cesarzowa nie bez przyjemności powierzyła zwycięzcy wielu bitew znacznie mniej heroiczną misję. Rozkazano mu wymienić strój wojskowy na zwykłe ubranie i w towarzystwie oddziału podobnie wyposażonego oficera rozpocząć podróż po kraju, hrabstwo po hrabstwie, w poszukiwaniu ludzi o wybitnej sile i odpowiedniej budowie ciała. Generał konfucjański przyjął rozkaz egzekucji, choć wiedział, że będzie musiał zasięgnąć informacji w burdelach każdego miasta. Ale to właśnie podczas tego wydarzenia odkryto wielkiego Xue Huai. Generał i jego ludzie właśnie weszli z pytaniami do jednego z burdeli, gdy usłyszeli kłótnię dwóch dziewcząt. Jeden z nich krzyknął: niech jaspisowy tłuczek Big Xue zmiażdży twoje kwiatowe przejście. Wizyta w domu mężczyzny potwierdziła, że jego reputacja jest w pełni zasłużona, po czym został poinformowany o czekającym go teraz zaszczycie. W swoim rodzinnym mieście Luoyang Big Xue był handlarzem lekarstwami i afrodyzjakami. Tego typu doświadczenia, w połączeniu z jego przerażającym wyposażeniem, sprawiły, że cesarzowa faworyzowała Big Xue nad wszystkimi innymi ulubionymi konkubinami. Swoją sławę potwierdził w kilku konkursach seksualnych, a jego kochanka, przyznając publicznie swoją wyższość, rzekomo wypowiedział następujące słowa: to, co trzymam w dłoni, sprawia mi więcej radości niż całe moje imperium. S.S.H.I.E. Autor, Li Datian 631-725. Pomimo swojej wrodzonej pasji do poniżania mężczyzn, cesarzowa uwielbiała kąpać niezrównaną jadeitową łodygę w wodzie z kwiatami lotosu. W ciągu zaledwie 2 lat niestrudzona cesarzowa Wu wyczerpała swojego wybitnego faworyta, a smutek po jego śmierci był tak głęboki, że udała się na emeryturę do pałacu Sanang w regionie Kuin. Wśród wysokich gór jej duch znów ożył, a ciągłe zaabsorbowanie seksualne zmusiło ją do poszukiwania nowych rozrywek. Wypełniła pałac Sanang 400 mężczyznami, z których każdy miał ponad 2 metry wzrostu i był odpowiednio zbudowany. Do ich monitorowania przydzielono 30 lekarzy. Polecono im udoskonalić tajemniczy eliksir wiecznej młodości. Od czasów starożytnych za główne składniki uważano ludzką spermę i krew tygrysa. Wyniki ich badań według legendy były tak pomyślne, że cesarzowa przyjmowała eliksir do końca swoich dni. Kiedy Wu Shao miała już około 80, nawiązała bliską relację z braćmi z Han i choć bracia byli uważani za homoseksualistów, to jednak przebywali z cesarzową przez całą dobę. Nadszedł jej czas, kiedy cała trójka bawiła się w sypialni. Zbuntowało się 500 potężnych ochroniarzy z lewicy i prawicy, włamało się do pałacu i schwytało jej 2 ulubieńców. W ciągu 12 godzin pocięto ich na kawałki, a ich głowy i genitalia zawieszono na kamiennym parapecie niebiańskiego mostu. Cesarzowej udało się uniknąć ich smutnego losu. Z szacunku dla jej starości została po prostu po cichu usunięta, a zwolnione stanowisko objął ten sam Hong Shui o słabej woli, którego wyparła 30 lat temu. Stare fińskie powiedzenie: smocza kobieta ma brwi w kształcie ósemki, fińskie znaki, oczy z podwójnymi źrenicami i uszy z 3 dziurkami. Jej piersi mają 2 sutki, wszystkie żebra są zrośnięte, a łechtaczka ma cal długości. Powiedzieć o księżniczce z Hanyin, niezamężnej siostrze cesarza Zangwu 19, prawdopodobnie błędne. Imienia tego nie spotyka się wśród cesarzy z dynastii Tang. Nie jest przesadą stwierdzenie, że jest to samica smoka. Miała prawie 30 lat, kiedy zwróciła uwagę brata na niesprawiedliwość sytuacji, w której oboje się znaleźli.
Ty i ja jesteśmy królewskiej krwi, przypomniała mu, dzieci tych samych rodziców, ale ty masz tysiące konkubin, które karmią twoją esencję, an, ja, należący do słabszej płci, jestem pozbawiony prawa do posiadania harem mężczyzn, którzy odżywiają moją esencję. Im. Cesarz uznał słuszność jej rozumowania i pozwolił jej wybierać mężczyzn spośród swoich najlepszych wojowników. Jak na ówczesne standardy, jej pierwsze prośby były bardzo skromne. Zgodziła się zadowolić 30 mężczyznami, po jednym na każdą noc w miesiącu. Tak dużą swobodą seksualną cieszyły się wówczas jedynie prostytutki, dynastia Tang 618-916, jednak dzięki ogromnej władzy i prestiżowi cesarza jego poddani zaakceptowali to odejście od konfucjańskich wyobrażeń o miejscu kobiety w społeczeństwie. Kurtyzana Tang Xueying. Z albumu artysty z XX wieku. WU. Wkrótce jednak księżniczka z Hanin zapragnęła, aby wszystkich 30 kochanków było przy niej każdej nocy. W tym celu kazała sobie pościelić łóżko o 100 nogach. Gdy tylko minęła nowość doznań, poskarżyła się bratu, że personel jej armii nie jest w stanie jej zadowolić i że cierpi na nadmiar esencji im. Cesarz był tak zdumiony niepohamowaną drakońską pasją swojej siostry, że zbudował dla niej pałac pożądania przy tajemniczej bramie. Znajdował się w najbardziej odległym zakątku rozległego terytorium głównego pałacu stołecznego i był strzeżony przez specjalny oddział eunuchów zwany chwalebnymi głowami na ramionach. Cechą życia na dworze była wzajemna zazdrość między faworytami. Choć większość z tysięcy zapomnianych kobiet z haremu pogodziła się z faktem, że prawdopodobnie nie osiągną rangi małżonki, a tym bardziej cesarzowej, gdy tylko znajdą się w pobliżu codziennego życia cesarza, już starali się wykorzystać każdą okazję, aby wznieść się ponad swoich najbliższych rywali. Istnieje wiele historii o okrucieństwie, jakie żony i konkubiny zadawały sobie nawzajem. Xueying Kuyu, historyk z XI wieku, relacjonuje incydent z ulubieńcem księcia Ku, Gaoxinem. Była w sypialni z księciem, kiedy dwie zazdrosne konkubiny z Haoping i Gieu wpadły i próbowały ją zabić. Zostali schwytani przez eunuchów, a Ku, wyrażając współczucie dla będącego na skraju śmierci Gaoxina, pozwolił jej wybrać sposób ukarania rywalek. Xueying Kuyu mówi: Gieu i Haopinga zabrano na plac, zdarto z nich ubrania i kazano im uklęknąć twarzą do ziemi. Barany, kozy, a nawet psy zmuszane były do kopulacji z kobietami, co bardzo rozbawiło Gaoxina, który to wszystko obserwował. Męka obu konkubin zakończyła się, gdy zamiast tradycyjnego ścięcia przecięto je na pół. Pragniona władzy i skłonna do sadyzmu Gaoxin czujnie szukała najmniejszej okazji, aby udowodnić swoją miłość i oddanie księciu Kuyu, a jej wrodzone okrucieństwo skłoniło ją do poszukiwania kolejnej ofiary. Była szczególnie zazdrosna o konkubinę półperskiej krwi o imieniu Wang Ying. Usłyszawszy, że zamówiła swój portret u artysty, Gaoxin poinformował księcia, że Wang Ying pozowała nago. Było to oskarżenie poważniejsze niż zarzut niewierności i książę uwierzył w oszczerstwa. Kiedy Gaoxin poprosiła go o pozwolenie na surowe ukaranie przestępcy, jej prośba została spełniona. Według Xueying Kuyu Wang Kuing została najpierw poddana chłoście i torturom z użyciem gorących igieł. Potem wyrwano jej wszystkie włosy. W tym momencie udało jej się uciec i pobiegła do studni, chcąc się tam rzucić. Nie udało jej się, Wang Ying została schwytana i zabrana z powrotem do Gaoxina, który nakazał ją rozłożyć na ziemi, a gorące pręty wbić w pawilon jasper. Kiedy Wang Ying straciła przytomność, pocięto ją na kawałki, zaczynając od twarzy, a szczątki wrzucono do studni, za którą tęskniła. Gaoxin nadal okazywał oddanie Kuyu, chcąc poprawić zachowanie kobiet w haremie. Kiedy konkubinę Eunai odnaleziono w ramionach eunucha dysponującego drakońskim narzędziem, oskarżono ją nie tylko o niewierność, ale także o obrazę męskości księcia. Eunai, podobnie jak wielu jej poprzedniczek, spotkała należna kara. Przywiązano ją do słupa, wyrwano jej ręce i nogi ze stawów, wyłupiono oczy, a otwarte rany i dziury w dolnej części ciała wypełniono płynnym ołowiem. Przez całą swoją karierę Gaoxin torturowała 14 kobiet na śmierć, a wpływ, jaki wywarła na księcia, zachęcił go do prześcigania się w seksualnych ekscesach.
Rozkazał pomalować od góry do dołu wszystkie ściany pałacu kolorowymi obrazami seksualnymi, po czym dzień po dniu oglądał swoje pokojówki i strażników, dorosłe dzieci i innych krewnych, a nawet starszych wujków i ciotki, zmuszając ich do naśladowania obrazy na ścianach. Książę Kuu posiadał także wspaniałą kolekcję erotycznych obrazów narysowanych na skórze noworodków, w tamtym czasie była to najgładsza powierzchnia, jaką mógł używać artysta. Jednak oddanie konkubin nie zawsze wyrażało się w tak obrzydliwy sposób. Istnieje wiele opowieści o pięknie i poświęceniu, które ukazują te kobiety jako osoby odważne i posiadające głębokie zasady. Na przykład konkubina Lisfi pojawiła się kiedyś w haremie księcia Wang Pingxu. Wkrótce potem trawiona zazdrością pierwsza żona księcia Nannan weszła do pokoi nowej konkubiny, chcąc dźgnąć ją sztyletem. Lisfi stała przy oknie i czesała swoje długie włosy, gdy żona księcia, wymachując sztyletem, rzuciła się w jej stronę. Dlaczego jesteś taki spokojny w obliczu śmierci? Krzyczała. Kiedy twój mąż podbił moją rodzinną prowincję, odpowiedział Lisfi, zniszczył całą moją rodzinę z wyjątkiem młodych dziewcząt, a ponieważ wyróżniałam się urodą, zabrano mnie do jego haremu. Dlaczego powinienem unikać ponownego łączenia się z moimi chwalebnymi przodkami? Jej spokój był tak niesamowity, że księżniczka odrzuciła sztylet, przytuliła ją i powiedziała: odtąd będę uważała cię za moją młodszą siostrę. Spróbuję w ten sposób odpokutować za winę mojego męża. I podobno do końca życia były dla siebie jak siostry. Wzruszająca historia została opowiedziana o Fanyi, magicznym małżonku pierwszej stopni. Pewnego dnia, po niezwykle długiej rozmowie pana Hu ze swoimi ministrami, na korytarzu pałacu powitała go konkubina. Wasza wysokość wygląda na zmęczonego i głodnego, powiedziała Fanyi. Czy mogę cię czymś pocieszyć? Magiczna żono, odpowiedział władca, kiedy słucham oddanych i mądrych przemówień mojego pierwszego ministra, zapominam o głodzie i zmęczeniu. Zatem uważasz lojalność i mądrość za najwyższe cnoty pierwszego ministra? Bez wątpienia, zgodził się władca. Fanyi pomyślał przez chwilę, a następnie powiedział. Od 11 lat przychodzę do was. Codziennie cię kąpałem, myłem włosy, trzymałem ręcznik i pomagałem się ubierać. Kiedy odpoczywasz na łóżku, owijam cię kocem. Kiedy znudzą ci się moje wdzięki, wysyłam moją służbę po całym kraju, aby znalazła dla ciebie nowe dziewczyny. W waszej rodzinie jest 10 kobiet mojej rangi i 2 żony wyższej rangi ode mnie. Czy kiedykolwiek okazywałem im zazdrość? Jak to możliwe, że pierwszy minister jest wobec ciebie bardziej lojalny niż ja? Czy był kiedykolwiek na tyle roztropny, by wskazać innych, którzy bardziej spodobaliby się cesarzowi? A władca pochylił głowę na znak zgody. Opuszczony pałac, opuszczony dom wśród zniszczonych ruin, szara mysz biega w kurzu, wiatr szumi w ościeżach okiennych. Kim był książę, który był jego właścicielem? Pałac, w którym zwykli brzmieć pieśni i śmiech do białego rana? Dziewczęta zasnęły w zapomnianych grobach, książę zostaje pochowany w pobliżu swoich przodków. Wysoka trawa pełza w smutku, gałęzie uginały się w smutku. Czy można pojąć nieskończoność? Dufu, 713-770, rozdział 3. Obowiązki i pasje eunuchów w niebiańskim imperium jest powiedziane. Jest tylko jedno nieszczęście większe niż urodzenie się kobietą, a jest nim bycie eunuchem. Jednak stwierdzenie to niekoniecznie odnosiło się do tych, którym przyznano wysokie stanowisko na dworze. Najsłynniejszym fińskim eunuchem był admirał Sfenghe, który w 1405 roku poprowadził wyprawę na wybrzeże Afryki, swoją drogą była to wówczas rekordowa podróż dla odkrywców. Niemniej jednak w większości kastraci dworscy, szczury dworskie lub kaczuszki, byli utożsamiani z kobietami. Starożytna księga pieśni mówi: źródło nieszczęść nie jest w niebie, a kobieta jest powodem. Żadnych nauk, żadnych rozmów dla eunuchów i kobiet nie 20, cytat z Ody do króla Uwana w przekładzie A. Schtukina. Zobacz. Sfing. Księga pieśni i hymnów. M. 1987, S. 13. 276. To uprzedzenie znajduje potwierdzenie w historii Chin.
Przecież eunuch odgrywał ważną rolę w najbardziej intymnych relacjach między mężczyznami i kobietami, dlatego cieszył się wpływami tam, gdzie cesarze i książęta byli najbardziej bezbronni. Ponieważ miał wiele wspólnego z obiema płciami, uznano go za postać odpowiednią do stojących przed nim zadań, gdyż miał umysł i światopogląd mężczyzny, a jednocześnie dzięki swojej kondycji fizycznej potrafił zrozumieć psychikę kobiety. Powstanie eunuchów na dworze można wytłumaczyć dwoma czynnikami. Jednomyślnymi osobistymi ambicjami człowieka głęboko cierpiącego z powodu pewnych niedostatków, a także świadomością potrzeby zjednoczenia się z własnym rodzajem w celu samoobrony. W rezultacie eunuchowie utworzyli potężne i bezwzględne kliki. Ich losy i miejsce w hierarchii Cesarstwa Niebieskiego zależały od temperamentu cesarza i posiadanej przez niego władzy. Poszczególni władcy w takim czy innym stopniu wykorzystywali instytucję kastratów na swoją korzyść. Niektórzy niepopularni cesarze, a także ci, którzy nie byli pewni lojalności swego otoczenia, awansowali eunuchów na wysokie stanowiska, gdzie pełnili funkcję stewardów, naczelnych wodzów, doradców finansowych i inspektorów podatkowych. Niemniej jednak ich tradycyjnym obowiązkiem pozostało zarządzanie wszystkimi sprawami haremu. Strażnikami seraju pełnili młodzi i silni eunuchowie, sprawni i rzeczowi eunuchowie odpowiadali za strukturę wewnętrzną, starsi i ci, którzy cieszyli się szczególnym zaufaniem cesarza, układali harmonogram jego czynności seksualnych i dzięki temu zyskali możliwość patronować konkretnym kobietom. Było to niewyczerpane źródło dodatkowego dochodu, a ponieważ eunuchowie dobrze rozumieli siłę pieniądza, wykorzystywali każdą okazję, aby zwiększyć swoje bogactwo. Awans konkubin w górę oficjalnej drabiny, specjalne traktowanie zaszczytu, jaki tej czy innej konkubinie daje udział w stosunkach królewskich, pomoc ich rodzinom w uzyskaniu pewnych przywilejów na dworze, a nawet pozwolenie na nielegalne stosunki z innymi mężczyznami, to wszystko i inne aspekty życia w haremie zostały przyniesione eunuchom należną zapłatę. W sferach najwyższych stanowili często władzę cienia, a fakt, że eunuchowie cieszyli się patronatem cesarza, stanowił gwarancję ich lojalności we wrogim środowisku. Eunuchów często porównywano do wykastrowanych zwierząt. Jak to mówią, rzuć konia, a przestanie stawać dęba, ale nadal będzie dobry w pracy. Podrap byka, a jego wściekłość zniknie, ale jego siła pozostanie taka sama. A wykastrowany pies nie krąży po zakamarkach, ale posłusznie kroczy u stóp właściciela. Jednocześnie wykastrowany sługa, Xingfen, ryzykuje utratę całej swojej męskości i wielu męskich cech, ale nabywa inne, nieskończenie bardziej złożone doznania. Jego charakter zwykle staje się bardziej zły, okrutny i nieufny, ma zwiększoną wrażliwość na swoją fizyczną deformację. Utrata podobieństw z innymi mężczyznami czyni go wyrzutkiem społeczeństwa, jego pasją staje się pragnienie władzy i bogactwa. Jednak ciągłe kojarzenie z haremem i bliskość jego mieszkańców nieuchronnie prowadziły do tego, że eunuch utożsamiany był z płcią żeńską, nawet gdy pełnił funkcję głównego ochroniarza, ubranego w mundur wojskowy. Aby zrozumieć specyfikę eunucha, ból samej operacji i różne stopnie kastracji, warto przeczytać poniższy opis Cartera Stenta, znawcy chińskiego życia dworskiego. Po raz pierwszy opublikowano go w Journal of the Royal Asiatic Society, oddział w północnych Chinach, 1877. Operację przeprowadza się w ten sposób. Dolną część brzucha i uda należy szczelnie owinąć białymi opaskami uciskowymi lub bandażami, aby zapobiec nadmiernemu krwawieniu. Następnie trzykrotnie przemywa się operowane narządy wodą i pieprzem, przy czym przyszły eunuch stoi pochylony. Gdy narządy zostaną dostatecznie umyte, odcina się je jak najwyżej małym zakrzywionym nożem przypominającym sierp. Po zakończeniu kastracji ranę przykrywa się papierem nasączonym zimną wodą i starannie bandażuje. Po ubraniu pacjenta zmusza się go do chodzenia po pomieszczeniu przez 2-3 godzin przy wsparciu dwóch rzeźników, a następnie pozwala mu się położyć. Pacjentowi nie wolno nic pić przez całe 3 dni, podczas których odczuwa niewypowiedzianą agonię nie tylko z pragnienia, ale także z niemożności zaspokojenia potrzeb. Po 3 dniach bandaż zostaje usunięty, a chory czuje się lepiej.
Jeśli oddzielanie moczu przebiega zadowalająco, pacjentowi uważa się, że niebezpieczeństwo nie jest już zagrożone i należy mu pogratulować. Jeśli jednak nieszczęsny kaleka nie będzie mógł oddać moczu, grozi mu bolesna śmierć, bo kanały puchną i nic nie jest w stanie go uratować. Wyróżniano trzy rodzaje kastracji. Całkowite usunięcie narządów płciowych, odcięcie samego penisa i oddzielenie jąder. W celu całkowitego usunięcia, ksinkfen, po zagojeniu rany, wprowadzano do niej metalową, bambusową lub słomianą rurkę w celu oddania moczu. Eunuchowie drugiej kategorii, którzy zachowali jądra, również tego potrzebowali, a ponieważ często doświadczali cielesnej żądzy, rurka służyła także do usuwania nasienia. Z biegiem czasu, kiedy zaczęto używać wszelkiego rodzaju gumowych urządzeń seksualnych, nasienie zaczęto kierować na zewnątrz przez sztucznego penisa, obiekt, który umożliwiał eunuchom prowadzenie normalnego życia rodzinnego po zawarciu związku małżeńskiego. Do trzeciej kategorii kastratów, utraconych jedynie jądra, zaliczano zazwyczaj tych, którzy przeszli operację w ramach kary za jakieś przestępstwo, czyli jeńców wojennych. W tym drugim przypadku kastracja polegała na zmiażdżeniu, przekłuciu gorącym żelaznym prętem, wyrwaniu moszny lub pociągnięciu jej mocną liną, co spowodowało zatrzymanie dopływu krwi. Zwykle kończyło się to śmiercią człowieka. Zwykle kastrowano je przed okresem dojrzewania. Przynajmniej to dotyczyło chłopców wybieranych na służbę cesarza, dlatego też wielu ojców, obawiając się o powodzenie swoich synów w przyszłym życiu, poddawało ich kastracji w nadziei, że zostaną przyjęci do służby w pałacu. Podstawą ambicji mojego ojca nie zawsze była bezinteresowność. Osiągnąwszy wysoką pozycję, kastrat był zobowiązany pomóc wszystkim członkom swojego klanu. W przypadku osób poddawanych kastracji w wieku dorosłym ryzyko było nieporównywalnie większe. Na każde trzy udane operacje jedna była śmiertelna. Ponieważ w swoim poprzednim życiu eunuch doświadczał pragnień seksualnych, a czasem nawet miał pewne doświadczenia, zwykle ogarniały go prawdziwe męki. Tak opisuje je naczelny eunuch w listach perskich Monteskiusza, 1721. Wszedłem do Seraju, gdzie wszystko sprawiło, że żałowałem swojej straty. W każdej chwili byłem podekscytowany. Wydawało mi się, że tysiące naturalnych piękności ukazało się przede mną tylko po to, by pogrążyć mnie w rozpaczy. W tym czasie zamieszania, za każdym razem, gdy towarzyszyłem kobiecie do łóżka mojego pana, za każdym razem, gdy ją rozbierałem, wracałem do siebie z wściekłością w sercu i straszliwą beznadziejnością w duszy. Pamiętam, jak pewnego razu, zakładając kobiety w wannie, poczułem takie podekscytowanie, że zupełnie straciłem rozum i odważyłem się dotknąć dłonią jednego okropnego miejsca. Kiedy opamiętałem się, pomyślałem, że nadszedł mój ostatni dzień. Byłem jednak tak szczęśliwy, że uniknąłem tysiąca udręk. Ale piękność, którą dałem świadectwo mojej słabości, bardzo drogo sprzedała mi swoje milczenie. Całkowicie straciłem nad nią wszelką władzę i odtąd zmuszała mnie do takich pobłażliwości, które tysiące razy narażały moje życie na niebezpieczeństwo. 21. List X. Cytat autor. Monteskiusz. Listy perskie. M. 1936. S. 1. 1920. Stopień władzy i liczba eunuchów w Pałacu Niebieskim zmieniała się wraz z każdym nowym właścicielem, wzrastając pod rządami słabych władców i gwałtownie spadając pod rządami takich cesarzy jak Kangxi, który wypędził 6000 eunuchów ze swoich licznych pałaców. Jednakże od czasów Kuanlonga, 1736-1796, aż do upadku dynastii w 1911 r., wpływy i władza eunuchów stale rosły. Cesarz Kuanlong pasjonował się sztuką i literaturą i przekonano go, aby powierzył eunuchom zarządzanie codziennymi sprawami, a nawet samym państwem. Do tego przekazania władzy podsycało także przekonanie, że cesarz był osobą zbyt majestatyczną, aby pozwolić sobie na posiadanie za swoich osobistych przyjaciół zwykłych śmiertelników. I tutaj tradycja pośrednio przyszła z pomocą eunuchom. Ponieważ nie uważano ich za mężczyzn, mogli zbliżyć się do cesarza znacznie bliżej, niż było to zwykle dozwolone na dworze.
Łagodność Quanlonga pozwoliła eunuchom wzmocnić swoją pozycję. Co więcej, byli w stanie prowadzić taki sam styl życia, jak najbardziej rozwiązły z ich panów. Gdy tylko usunięto dawnych urzędników i ministrów, pod warunkiem, że sam cesarz pozostał na swoim miejscu, eunuchowie otrzymali pełną swobodę ujawniania swoich tajnych pragnień. Zajmowali pałace i zamieniali je we własne haremy, odwieczna korupcja w sprawach finansowych, podatkowych i przyznawaniu przywilejów osiągnęła nowe skrajności, a tylko niewielka część daniny pobieranej od ludu trafiała do skarbca cesarskiego. Jednak przede wszystkim eunuchom zależało na odzyskaniu utraconej natury. Podsycaniem ich niekończących się wysiłków była wiara, że nieustanna aktywność seksualna może doprowadzić do samoistnej regeneracji utraconych narządów. Takie legendy i związane z nimi nadzieje skłoniły eunuchów do otaczania się tłumami kobiet, których zadaniem było utrzymywanie kastrata w ciągłym pobudzeniu, smarowanie obszaru wokół blizny zapłodniającą esencją i zamienianie pałaców w miejsca rozrywki. Udręki i rozczarowania eunucha były tak wielkie, że impotencja seksualna zamieniła go w dziką bestię. Oto, co mówi źródło z Ksili wieku. Obszar zagojonej rany promieniuje od szaleńczych doznań erotycznych. Naczynia krwionośne zaraz pękną, choć ulga, jak wiemy, nie nadejdzie. W rezultacie kobiety poddawane były sadystycznym i nieludzkim torturom. I tak na przykład dworskim sługom i pokojówkom nakazano ciągłe podniecanie tych nieszczęśników, aby stymulować wypływ esencji im. Richard Burton, 1821-1890-22, angielski podróżnik, odkrywca Afryki. Spotkał kiedyś w swoich podróżach żonę eunucha, która opowiedziała mu o mękach swego męża. Podczas gdy eunuch starał się osiągnąć orgazm, ona musiała trzymać przed sobą poduszkę, aby mógł ugryźć, w przeciwnym razie jej ramiona, policzki i klatka piersiowa zostałyby po prostu rozdarte. Próby eunuchów mające na celu przywrócenie utraconej seksualności są szczegółowo opisane, ale nie podano żadnych dowodów na wzrost drugiego penisa. Niemniej jednak wśród cesarzy i innych władców nieustannie panował strach, że pewnego pięknego dnia zdarzy się ten cud i w niektórych przypadkach szczególnie czujni władcy nakazali na wszelki wypadek przyciąć długo wykastrowaną część ciała eunucha. Jedna z takich historii opowiada o naczelnym eunuchu imieniem Bei, który służył na dworze cesarza Quanlonga. Był tak pewny swojej mocy, że rzucił wyzwanie pierwszemu ministrowi. Minister przez jakiś czas znajdował się w sytuacji bezradności, aż w końcu wpadł na coś, co mogło poruszyć nawet tego pobłażliwego władcę. Poinformował cesarza, że członkowie jego eunuchów znów zaczęli rosnąć i mają skłonności do królewskich konkubin. Quanlong był bardzo zaniepokojony i zarządził inspekcję, polecając pierwszemu ministrowi poprowadzenie śledztwa. Minister zaniepokojony przede wszystkim własnym stanowiskiem poinformował, że pogłoski się potwierdziły. Cesarz poradził pierwszemu ministrowi podjęcie niezbędnych kroków, a wśród osób, które przeszły kolejną operację tej samej części ciała, był naczelny eunuch Bei. Oprócz afrodyzjaków i naparów ziołowych, ulubionym środkiem regenerującym był stały masaż za pomocą esencji i ćwiczenia quasi-seksualne, świeże ludzkie mózgi. Starsi eunuchowie mieli prawo zarządzić ścięcie wielu osób uznawanych za wrogów cesarza, a także pospolitych przestępców określonych kategorii. Czaszki straconych natychmiast rozłupano i jeszcze ciepłą zawartość dostarczono tym, którzy tęsknili za regeneracją swoich narządów. W tych okolicznościach było zupełnie naturalne, lub nienaturalne, że eunuchowie, próbując ożywić utraconą seksualność, uciekali się do okultyzmu, w wyniku czego w społeczeństwie, w którym panowały zwykle uprzedzenia i różne formy przesądów o czarach, była szeroka gama różnego rodzaju mikstur, eliksirów i lekarstw. Składnikiem najpopularniejszych eliksirów były części ludzkiego ciała, a podobno najwięcej właściwości leczniczych miała wątroba, łożysko, nasienie i krew menstruacyjna. Wierzono, że mają korzystny wpływ na wzmocnienie jing, nasienia, przywrócenie męskiej krawędzi i leczenie skurczów. W swoim zbiorze wyrafinowanych leków, Xiv. Wukuju podkreśla doskonałe właściwości tonizujące ludzkiego łożyska.
Jego metoda przygotowywania leków jest następująca. Nie ma różnicy pomiędzy fioletową łódką, łożyskiem, u dzieci płci męskiej i żeńskiej, ale łożysko pierworodnego jest szczególnie korzystne. Gdy tylko matka wyjmie fioletową łódkę, należy ją przepłukać w kotle z wodą ryżową, a następnie całkowicie zanurzyć w bieżącej wodzie i pozostawić tam do momentu oczyszczenia z powierzchniowego śluzu i włókien w celu ostatecznego usunięcia wszelkich złych duchów. Należy go namoczyć w szklance wody z mlekiem matki. Następnie należy go wysuszyć na słońcu, aż stanie się kruchy i ostatecznie zmiażdżony. Proszek należy podsmażyć w porcelanowej misce. Dong Bin, inny ksiej wieczny lekarz, zalecał gotowanie łożyska w winie, a następnie zagniatanie go na ciasto i podawanie z ziołami i przyprawami w formie klusek. Li Shifeng w swoim traktacie medycznym, Xiv, opisał Ying jako płomień Lusfi i stwierdził, że o diabelskim charakterze eunuchów decyduje fakt, że esencja życiowa nie może znaleźć wyjścia. Nie przeszkodziło to jednak Li Shifengowi w zaleceniu eliksiru z nienawidzonym eunuchom. Nasienie dojrzałych młodych mężczyzn należy zmieszać z odchodami jastrzębi lub orłów i przyjmować w formie pigułki.